Święta służby więziennej w sali, w której teraz się znajdujemy, odbyła się uroczystość z udziałem m.in. funkcjonariuszy zakładów karnych nr 1 i 2, a także senatora Michała Wojczaka, posła Tomasza Szymańskiego, prezydenta Grudziądza Roberta Majowskiego, przedstawicieli garnizonu Grudziądz, Straży Pożarnej i Prokuratury. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całecki, prezydent Robert Malinowski i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Tomasz Bartuszka podziękowali pracodawcom oraz pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w ramach obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Warto dodać, że Grudziądzki PUP otrzymał certyfikat Ministerstwa Polityki Społecznej za szczególne zaangażowanie i najlepsze wyniki wdrożenia rozwiązań reformy rynku pracy w konkursie pod tytułem Najlepsze wdrożenia nowej ustawy o promocji zatrudnienia. Na zakończenie zapraszam Państwa do udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 1 marca o godzinie 10.20. 10.40 zostaną złożone kwiaty pod pomnikami rotmistrza Witolda Pileckiego i Tadeusza Kałbego. Następnie o godzinie 11.00 rozpocznie się uroczystość na rynku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Jest to sprawozdanie z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Grudziądz. Jest to sprawozdanie, które jest Państwu przedkładane. Nad tym sprawozdaniem nie głosujemy. Czy jakieś uwagi, Szanowni Państwo, macie do tego punktu? Nie widzę. W związku z powyższym uznaję, że przez Radę Miejską to sprawozdanie zostało przyjęte. Sekundeczkę, dwie minutki, przepraszam bardzo, wyjmowałem uchwałę. Muszę by powpinać, przepraszam. Na 2015 rok. I Szanowni Państwo, tutaj w dniu dzisiejszym Państwo otrzymaliście autopoprawkę do projektu budżetu. Ta autopoprawka została w dniu dzisiejszym przez Pana Prezydenta złożona. Czy jakieś pytania do tego punktu, Szanowni Państwo, macie? Pan Marek Czepek, Wiceprzewodniczący. Bardzo proszę. Ze strony 19-17 projektu zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok. Ze strony 19 rozpocznę. Chcemy udzielić kredyt, pożyczkę i kredyt, zwiększając o 400 tysięcy złotych nasz budżet. Moje pytanie, dla kogo ta pożyczka, dla kogo ten kredyt? I pytanie ze strony 17. Mamy zwiększać wydatki dla Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w związku z przejęciem trwały zarząd nowych obiektów Mariny i Parku Miejskiego. Mam takie pytanie, ponieważ Marina, ta część hotelowa, inna została oddana do użytku z dniem 1 września, chciałbym się zapytać, jakie przychody są z wynajmowania właśnie tych miejsc noclegowych. I teraz pytanie w związku z tym jeszcze. Ponieważ pracuję w grupie, czyli codziennie jakby dwa razy obok tej inwestycji przejeżdżam. No i zawsze szukam jakiejś informacji o tym dla kogoś, kto do Grudziądza przyjeżdża i chce wynająć tutaj pomieszczenie. Czy nam nie zależy na tym, żeby ta część hotelowa, ta część noclegowa Marinie była wynajmowana i przynosiła przychody? Bo nie ma żadnej informacji, jak się zdąża z kierunku grupy. No i sprawdzałem też z innych kierunków miasta. Nigdzie nie ma informacji, że tutaj można zanocować i wynająć miejsce noclegowe. Myślę, że wydaliśmy tam sporo pieniędzy. Spory nakład miasto poniosło. No i teraz taka część zwrotu tych kosztów posłużyłaby na utrzymanie tej mariny i myślę, że to sensowne. Czy trzeba dać komuś prywatnemu w ręce, żeby dopiero się dowiedzieć, że można na tym robić interes? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Chciałbym się dowiedzieć, ile wydaliśmy na energię elektryczną, ponieważ no zawsze mnie trochę ciarki biorą, jak jadę w końcu z powrotem, jak są włączone oświetlenie. To oświetlenie jest włączone jakby całe, przez cały czas. A wystarczyłoby, żeby tam co trzecia, co czwarta lampa się świeciła. Pytanie, ile, jakiej mocy są tam zainstalowane lampy i ile tam wydano za energię elektryczną? Ile się wydaje na miesiąc? Ponieważ moim zdaniem jest to no, rozrzutność wielkiej wagi. No to bardzo proszę.
proszę o odpowiedzi, a potem będę miał, jeżeli otrzymam odpowiedź tą o te 400 tysięcy, dla kogo, to będę miał dalsze pytania. Z pierwszego pytania pana wiceprzewodniczącego Marka Czepka, kwota 400 tysięcy złotych będzie zwiększać kwotę, znaczy będzie przeznaczona na pożyczkę długoterminową ludziom. Czyli pan radny będzie sobie życzył szczegółów, to pan skarbnik będzie gotowy udzielić szerszych informacji. W przypadku Mariny bardzo prosił panią naczelnik Małgorzatę Rodziewicz o przygotowanie się. Marina. To dwa pytania. 400 geotermia. Drugie pytanie dotyczyło pytanie dla kogo? Dla spółki Geotermia Grudziądz. Natomiast drugie pytanie dotyczyło kwoty 340 tysięcy złotych 871 złotych. Pani naczelnik Małgorzata Rodziewicz, bardzo bym prosił o udzielenie informacji. Natomiast myślę, że tego typu panie radny szczegółowe pytania już o oświetlenie, o miejsca noclegowe, to chyba nie dotyczą samego projektu budżetu. Natomiast pan radny już zapytał o to udzielenie informacji, że w przypadku oświetlenia rzeczywiście już tak od kilku dni funkcjonuje, jak pan radny mówi, nie wszystkie lampy się świecą, więc to zostało zasygnalizowane. Natomiast jeżeli chodzi o miejsca noclegowe, proszę zwrócić uwagę, na tej samej scenie 17, ale wyżej w punkcie trzecim mamy wpływy z usług świadczonych na obszarze poprzemysłowym, między innymi wynajem miejsc noclegowych. W planie już jest zwiększenie o 20 tysięcy złotych. Natomiast pani naczelnik, czy ma wiedzę, jakie koszty, ile przychodów otrzymaliśmy w ostatnim? Że od sierpnia do grudnia koszty energii elektrycznej dla całego obiektu, czyli oświetlenie, koszty inne moce przyłączeniowe stałe, wynosiło 45 tysięcy złotych za sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, za 5 miesięcy, w tym roku koszty zasilania do tych imprez masowych, które w tym czasie na tym terenie się odbywały. MORF otrzymał fakturę za okres 4 miesięcy za energię elektryczną i ta faktura opiewała na 85 tysięcy złotych. Została następnie po tygodniu skorygowana do 40, z tego co pamiętam, 2 tysięcy. Także na razie do dnia dzisiejszego wpłynęła jedna faktura, jeśli chodzi o energię elektryczną. Dzisiaj mamy taką sytuację, że to oświetlenie zostało rzeczywiście ze względów oszczędnościowych tak skorygowane, zostały lampy wyłączone, aby przed sezonem uruchomić w pełni oświetlenie. Zostało oczywiście to zrobione ze względów oszczędnościowych. Jeśli chodzi o wpływy z hotelu, to wiem, że hotel i sale konferencyjne cieszą się bardzo dużym powodzeniem i z tego co wiem, do końca wakacji mamy praktycznie co tydzień, każdy weekend zajęty w kwestii wynajmu na sali konferencyjnej. Są to firmy prywatne, są to banki, są to firmy szkoleniowe. Jeśli chodzi o konkretną kwotę dochodu z hotelu, to myślę, że w trakcie sesji dostanę taką informację, to panu radnemu przekażę. Jeszcze jakieś pytanie, którego? Dlaczego nie ma żadnej reklamy? Aha, jeśli chodzi o reklamy, to taka informacja jest ogólnodostępna i wszyscy, którzy są na stronach internetowych miasta, jest na stronie MORiW-u, więc ci wszyscy, którzy no, trafiają do nas, no to muszą natrafić na tą informację. Według nas no, ta informacja jest ogólnodostępna. Jeśli chodzi o informacje na tablicy przed wjazdem, no to ja mogę rzeczywiście poinformować dyrektora MORiW-u, aby taka informacja została umieszczona przed samą bramą wjazdową na obiekt, jeśli o to chodzi. Więcej kwot, które są tutaj zapisane oczywiście. Chciałbym odnieść się do kwestii wykorzystania dzisiaj także Mariny, ale o tym, co mówił pan skarbnik, chyba też w programie telewizyjnym, telewizji kablowej, mówił o bezprzetargowym oddaniu na 20 lat. Dzisiaj, w dniu dzisiejszym, ten obiekt będzie generował w różnym stopniu koszty. Te optymistyczne warianty, które są zapisane także w tych zmianach budżetowych, 20 tysięcy przychód z noclegów i szereg innych dochodów, no rozumiem, że jakaś część tutaj, jeżeli chodzi o wynajem sali konferencyjnej, ma miejsce, a natomiast to optymistyczne założenie na ten sezon, na ten rok jest zbyt wygórowane, dlatego że wysokość pewnie ceny, znaczy cena wynajmu takiego pokoju nie jest zbyt wysoka, bo standard nie jest też zbyt wysoki w tym hotelu. Tak to wygląda i wydaje mi się, że jest to z dużym zapasem naliczone. Natomiast apelowałbym do pana prezydenta, i do aktualnego całego zarządu, o to, aby
aby no, zarządu miasta, powiedzmy w sensie takim, w cudzysłowie mówię, zarządu miasta ogólnym, aby powierzyć ten obiekt jak najszybciej na drodze konkursu, ale na drodze konkursu operatorowi zewnętrznemu. Nie bezkonkursowo. Musimy wybrać najlepszy wariant dla tego miejsca, dla tego obiektu, najbardziej prawdopodobny, najkorzystniejszy. Bo miasto niestety nie może prowadzić takich obiektów, to nie jest domeną, to nie jest, oczywiście my jesteśmy upoważnieni do pewnych zakresów, kultury, rozrywki, sportu, ale nie w tak szerokim zakresie, nie w tych kategoriach, które tam zaplanowano. Dlatego apelowałbym o stworzenie, o zapewnienie jak takiego rozwiązania optymalnego, czyli powierzenie na drodze przetargu, konkursu, wykorzystania, zagospodarowania tego obiektu, aby miasto dzisiaj tak mocno zobowiązane finansowo kredytami, obligacjami, wykupem obligacji, długami wszelkimi, nie miało tego dodatkowego obciążenia. No i chcielibyśmy także wiedzieć coś więcej na temat tych 400 tysięcy, o których pan prezydent mówił, jeżeli chodzi o budżet solarki, bo bardzo nas niepokoi cała sytuacja grudziąckich solarek. Czekamy na wybór prezesa, który jeszcze chyba nie jest rozstrzygnięty, ale sam wybór prezesa nie tyle jest istotny, co zabezpieczenie pewnych środków finansowych, które by w sposób w miarę sprawny i szybki dały nowe życie temu obiektowi, a nie tworzyły tendencje schyłkowe. Dziękuję. Każdy obiekt rekreacji, sportu, wypoczynku jest koszt odchodczy. Po prostu trzeba do nich dokładać, czy tą komisję jak najmniej dokładać. Bo Marina zawsze będzie deficytowa. Pamiętajmy, że ona pracować będzie przez kilka miesięcy w ciągu roku. Tak samo dokładamy do Stadionu Olimpii, do Stadionu Krzyżowego, do Moriwu, w Rodniku, do Domków. Po prostu do wszystkie miasta i samorządy tego typu obiektów dokładają. I to będzie sztuką jest jak najmniej dokładać. Proszę o uzupełnienie mojej informacji pana skarbnika, aby przedstawił panu informację, o co pan pytał w związku z konkursem i znalezieniem operatora zewnętrznego, jak i też rozjaśnił bardziej szerzej kwestię 400 tysięcy pożyczki dla geotermii w grudniu. Państwo radni, w pierwszej chwili nie wiem skąd pan radny wziął, że powiedział, że to będzie w trybie bezprzetargowym, bo to jest niemożliwe. Znaczy, jeżeli tak jest, to formułowanie padło w mojej wypowiedzi, to przepraszam, bo to przyjąłem zwyczajnie. Nie ma takiej możliwości, żeby taki obiekt został powierzony w jakiejkolwiek dopuszczonej prawie formule bez postępowania konkurencyjnego. I tak samo postępowanie konkurencyjne był wybór w trybie prawa zamówień publicznych, jak w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi, czy też w trybie prawa ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, który korzysta z trybów tych dwóch ustaw. I jeszcze jedna kwestia, szanowny panie radny, tam i tak nie będą mogły się realizować inne zadania niż dopuszczone do realizacji przez samorząd. Samorząd nie mógłby tego obiektu zbudować, żeby realizować inne usługi niż usługi z katalogu, które po ustroju, tak, z ustrojowym, że samorząd będzie gminnym i powiatowym. Jeżeli chodzi o kwestię tego, o czym pan radny podnosi, czyli kwestię efektywności, no to po to jest wymyślona koncepcja przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, korzystające z trybu właśnie koncesji, żeby tą efektywność zrobić. Ale to się dzieje i to wielokrotnie było komentowane. I trochę ze zdziwieniem odbieram, że pan radny nas podnosi takie kwestie, które były wielokrotnie omawiane, publikowane. Ja przynajmniej kilka razy się w tym zakresie wypowiadałem. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, nigdy nie było mowy o bezkonkursowym czy takim bezpośrednim powierzeniu, bo to jest niemożliwe z punktu widzenia obowiązującego prawa. Jeżeli chodzi o kwestię 400 tysięcy złotych pożyczki, jak państwo pamiętacie, może nie wszyscy państwo tak dokładnie, ale ten temat już się przywijał w przypadku omawiania spółek sportowych. Miasto stosuje taki mechanizm transferu poprzez podniesienie kapitału do spółek, w których jest właścicielem, że po pierwsze udziela im w trakcie roku pożyczki. Nasz podniesienie kapitału jest procesem związanym chociażby z opłatami, które trzeba podnieść u notariusza. No i oczywiście jest takim aktem jednorazowym. Tak podnosi się uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał danej spółki i się ten kapitał opłaca. My stosujemy taką metodę, że o ile
miasto ma zamiar podnieść kapitał, który jest ze spółek prawa handlowego, to po pierwsze udziela jej w trakcie roku pożyczki, przy czym kontroluje tą pożyczkę, czy ona jest wydatkowana zgodnie z zamysłem właściciela, po czym następuje dopiero transfer poprzez podniesienie kapitału. Tak jest w przypadku spółek sportowych, tak zawsze też było w przypadku geotermii. Proszę zwrócić uwagę, że na razie nie mamy zapisów związanych z podniesieniem kapitału. To podniesienie kapitału dla spółki geotermia oscylowało w latach poprzednich granicach 600 do 800 tysięcy złotych rocznie. W związku z tym, że trwa konkurs na nowego prezesa, rozumiem, że on jeszcze nie jest rozstrzygnięty, to i po oczywiście analizie sytuacji finansowej spółki, wiadomo, że spółka jest generalnie trwale deficytowa, ustalenia są takie, żeby zapewnić na razie do momentu wyboru prezesa spółki, no i oczywiście ustalenia nowych zasad, nowych czy polityki tego prezesa, zabezpieczyć kwotę, która by pozwalała miastu finansować spółkę w okresie przejściowym i generalnie, jak zwykle, co do zasady, te pieniądze są tylko i wyłącznie przeznaczone na remont substancji, tak, tej, która jest wykorzystywana do świadczenia przez spółkę swoich podstawowych usług, remonty, ewentualnie modernizacji. Dziękuję. Proszę pan skarbnik, bo oczywiście nie mam tendencji do wymyślania, mam pewną wyobraźnię, ale panie skarbniku, pamiętam taką wypowiedź pana w telewizji kablowej, mówił pan o 20 latach też, może oddać. Poza konkursem nie jestem w stanie dosłownie przytoczyć pana wypowiedzi, ale mówił pan też o okresie 20 lat, czy nawet nawet 20 lat będzie można powierzyć ten obiekt, jaki ma jakiemuś operatorowi i prawda, w trybie, według który zaproponuje miasto. Oczywiście my uważamy, że najlepszym elementem zawsze jest przetarg, zawsze jest ogłoszenie konkursu. Oczywiście wykorzystanie, tak jak pan mówi, zgodnie z katalogiem, według którego obiekt został wykorzystany, według zgodnie z katalogiem zadań, który został zbudowany. Natomiast interesuje nas racjonalność i jak najniższe koszty i jak największe korzyści, które miałyby być stworzone dla mieszkańców. No bo jeżeli miasto będzie miało dziesiątki zakresów różnych wydatków, kluby komercyjne, miliony złotych, wszystkie przybytki, które zbudowaliśmy, w zasadzie są tylko i wyłącznie kosztochłonne, nie generujemy w dniu dzisiejszym, przestajemy generować dodatkowe jakieś dochody, coraz mniej tych podatników na forum, na gruncie wiejskim. Dochody miasta podejrzewam nie będą w tych kwestiach rosły, dlatego też nasze wydatki, no niestety, ale muszą, wymagają pewnej weryfikacji. Natomiast to, co państwo robicie, to jest niestety, ale tylko pogłębianie trudnej sytuacji finansowej miasta i gruziorskich spółek także. Dziękuję bardzo. Na pewno się tak nie wypowiedziałem. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Marek Czepek, wiceprzewodniczący. Pani Naczelnik ma informację odnośnie dochodów, bardzo proszę. Chodzi o dochody z wynajmu miejsc noclegowych, bo takich mówimy. Dochód 2014 wynosił 9300. Do dzisiaj, czyli za 2015 rok, 3393 zł. To są tylko i wyłącznie dochody, czyste dochody z wynajmu miejsc noclegowych. Ja powiedziałem, że to chodzi o spółkę miejską, geotermia, i w związku z tym mam pytanie dalsze. Ponieważ dotarło do mnie jako do wiceprzewodniczącego rady, że możliwe było nadużywanie wyjazdów służbowych przez byłego prezesa geotermii. Bardzo proszę o wykaz podróży służbowej prezesa w latach 2013-2014 i zasadność wyjazdu, czy wyjazd można udokumentować, że był on niezbędny dla spółki. To pierwsze. Proszę. Jeżeli mamy 400 tysięcy na podaż, to musimy mieć na co daje, prawda? To radni są potrzebni, żeby 400 tysięcy czekanych, natomiast radni nie mogą wiedzieć, co tam się dzieje w tej spółce. Panie przewodniczący, chyba to coś nie gra. Dobrze, no mogę w innym punkcie, w każdym razie moje pytanie dotyczy wyjazdów służbowych pana prezesa i czy wszystkie one były zasadne, dobrze? Czyli opisane, że jechał tam i tam załatwić to i to na spółki. Dobrze? Proszę o taki wykaz. Bo jest podejrzenie przesady w tych wyjazdach i wydawania środków nie swoich, tylko miejskich, publicznych na ten cel. Drugie pytanie jeszcze odnośnie zamawienia.
Jeżeli przez pół roku nie byliśmy w stanie dojść do tego, że trzeba tam ograniczyć jakby świecenie tych lamp, czy ilość tych lamp, to wydaliśmy znaczną sumę, czyli nie byliśmy gospodarni, panie prezydencie. Złośliwy do mnie mówili, jeżeli się pytałem, jak uważają ten problem, powiedzieli, miasto zafundowało lądowisko dla Marsjan, bo to światło mocno świeci tam w górę i akurat taki teren jest oświetlony. Także bardzo proszę zwrócić uwagę, żeby nowe inwestycje również były gospodarnie przez miasto sprawowane. Dziękuję. Mam taką uwagę generalną w toku tej dyskusji. Narodziła mi się taka myśl, że na dobrze by było, żebyśmy nie dostawali takich autopoprawek 5 minut przed sesją, dlatego że sytuacja geotermii jeszcze jest znana nie od dziś. Jeżeli mówimy poważnie i traktujemy temat geotermii poważnie, mówimy o dokapitalizowaniu spółki tak naprawdę, ja mam zasadniczą, panie skarbniku, wątpliwość, czy jeżeli spółka, tak jak pan powiedział, jest na stałym deficycie, czy jest w trudnej sytuacji finansowej, czy takie dokapitalizowanie nie jest pomocą publiczną. Ale proszę mi dać, to znaczy nie chcę się włączać w tą dyskusję. Uważam, że tego typu materiały powinniśmy przynajmniej dostać przed komisjami, albo powinna też, jeżeli to dotyczy dokapitalizowania spółek, przechodzić przez Komisję Budżetu i Polityki Gospodarczej i wtedy ta dyskusja, którą dzisiaj toczymy, pewnie by jej nie było. Dziękuję bardzo. Panie, w poprawce mamy kwotę 1999 zł dla Centrum Edukacji Ekologicznej. Pożyczka dla geotermii ludziom w normalnym trybie była zgłoszona, była omawiana tydzień temu na komisjach. Bardzo naprawdę proszę w odpowiednim czasie czytać dokumenty na sesji. Ja nie wiem, bo znowu zostałem zrozumiały. Nie ma na razie żadnego podniesienia kapitału. Ja powiedziałem tylko o mechanizmie. Obecnie mamy zapis dotyczący pożyczki. Ja mówiłem, jak to było zwyczajowo, tak? Zwyczajowo było zawsze tak samo. I dopiero na kolejnej sesji ewentualnie państwo otrzymacie taką zmianę do uchwały budżetowej, która będzie mówiła o podniesieniu kapitału. Tego nie ma obecnie w uchwale. No ja rozumiem, ale państwo podnosicie kwestie, których nie ma. Ja tłumaczę, a potem ktoś mówi, tak, ja znowu się dowiem, że powiedziałem, że na 20 lat można bezprzetargowo. Nie można, bo prawo na to nie zezwala. Na 20 lat wolno, bo ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi zezwala. Prawo zamówień tylko na 5-4. Dziękuję. Chciałbym tutaj sprostować jedną rzecz, bo zgodzę się z panem prezydentem, że materiały odnośnie tych 400 tysięcy dostaliśmy w normalnym trybie. Natomiast o ile w opisie, w uzasadnieniu, tak, do tych wydatków, do tych zmian budżetowych, wydatki mają być przykładowo rewitalizacja góry zamkowej, tak, wykonanie kompleksowej dokumentacji na przebudowę do ulicy Sobieskiego było w jakiś sposób opisane. Natomiast jeżeli chodzi o te 400 tysięcy złotych, czyli zwiększenie tutaj prezydentowi możliwości o udzielanie pożyczek, mamy tylko napisane w rozkładach udzielone pożyczki i kredyty, zwiększenie o kwotę 400 tysięcy złotych, nic więcej nie było na ten temat. Także pewnie przypuszczam, by nie było tych pytań, gdyby to było uzasadnienie od razu w materiale podane. Dziękuję. I półtora roku temu pan wiceprezydent był łaskaw obiecać, że już nie będą oszczędności na przetargu na Górze Zamkowej, a takie były. Dzisiaj po raz kolejny obniżamy wartość tejże inwestycji ze względu na rozliczenie już tej inwestycji. Pytanie, panie wiceprezydencie, co dalej z tą makietą, czy jest szansa, żeby ją wybudować i postawić na Górze Zamkowej, ewentualnie do rynku? Mam prośbę, to jest poza makietą. Nie, panie przewodniczący. No nie mówimy o budowie makiety. Jeżeli pan prezydent, bo jest, oczywiście jest obniżenie. Panie przewodniczący, wydatki majątkowe, rewitalizacja Góry Zamkowej jest obniżona tej kwoty. W związku z tym mam pytanie do tej kwoty. Czy tą kwotę pan prezydent zgodnie z obietnicą dał złożoną półtora roku temu przeznaczył na makietę? Panie przewodniczący, szanowni państwo, rady, kwota 324 257 zł. Zawiera również w sobie środki unijne, więc to nie jest przedmiot cała, z tego około 70% to jest finansowanie unijne. Trudno na chwilę obecną mówić o rozliczeniu końcowym przede wszystkim Góry Zamkowej, gdyż część środków z tego zadania, które pan radny przytoczył, została przeniesiona jakby na pracę około
rewitalizacyjne. Między innymi w tej chwili mamy zgodę zeszłego tygodnia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na budowę ogrodzenia samego Zamku Wysokiego. I te środki tutaj nie są ujęte, w tym zadaniu zostały wyjęte. Dodatkowo na prace archeologiczne związane z piwnicami południowymi. Musimy to wyrzucać z tego zadania unijnego, ponieważ to zadanie unijne no mamy termin umowny z Urzędem Marszałkowskim bodajże do końca maja, że musimy rozliczyć całą inwestycję. Natomiast nie wykluczamy, że te kwestie, o których mówię, jak ogrodzenie, jak zabezpieczenie piwnicy południowej i rzeczy, o której nie wspomniałem, przede wszystkim wejście na teren Zamku Wysokiego, jak Państwo doskonale wiecie, pierwotnie zakładane było od strony zachodniej wejścia, ale ponieważ tam były te relikty tej piwnicy południowej, więc dzisiaj mamy takie tymczasowe wejście na zamek, ale dokumentacja projektową musielibyśmy zlecić i jeszcze w najbliższych 2 miesiącach wykonać szerokie z kostki granitowej wejście na zamek od strony ulicy Zamkowej. Tam gdzie mamy takie tymczasowe wejście i to są środki, które z tego zdania wyszły. Przy czym nie wykluczamy, że one wejdą w kolejny etap, drugi rewitalizacyjny budynek zamkowy i będziemy mieli refundację, ale już nowej perspektywy unijnej dla tego typu zadania. Natomiast to, musimy też z panią Radną Jagodonską rozmawiać, że tego typu makieta czy zagospodarowanie przede wszystkim może po pierwsze kapitalnie się wpisywać w budżet obywatelski, ale też może się wpisać już w nowe plany rewitalizacji budynek zamkowej czy rewitalizacji miasta. Tego typu dokumentacje powinniśmy, myślę, że w połowie roku, jak będziemy znali szersze szczegóły wytycznych do RPO, czy też rewitalizacji miasta, to myślę, że o ile spichlerza wejdą na listę pomników przy prezydencie RP, będziemy znali i wtedy myślę, że przy szerokich konsultacjach na pewno Państwo i radny, pan radny będzie zaproszony i spróbujemy wspólnie z łomionym już projektantem tego typu makietę i miejsce znaleźć, aby to ono było akceptowane przede wszystkim przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jak wiemy, to on jednak decyduje, w którym miejscu, na starym mieście, co będzie mogło stanąć. Zapytać, konserwator wojewódzki na jakie ogrodzenie wyraził zgodę? Na środę ogrodzenia. Poczarnego, na jakby okalające sam teren rewitalizowany. Ponieważ dzisiaj tam mamy stróża, mamy też monitoring na górze zamkowej elektroniczny. I tam na samym szczycie chcielibyśmy ogrodzenie. Szczegółowy katalog ogrodzenia na naczelnik Kiwiński, ja myślę, że w przerwie sesji czy po sesji pani radny pokazał, o jakim typie ogrodzenia będziemy mówić. A żurowe przede wszystkim, żeby ten klimat był widoczny, tak? I on będzie trochę obniżony powyżej samego wierzchołka góry, tak, aby nie wchodził w potencjalnie zwiedzającym widok, tak, sam podróż, nie przesłaniał tego, co było zbudowane. Sekretarz na sali obecnych jest 18 radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwunastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? 6 radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał, tak do ostrożności? No nie pasuje nam. A jest 18. Nie bilansuje się. 18 to jest, jeszcze raz przystępujemy do głosowania. Ale jeden jest przeciw, wstrzymał się. To jest 19, nie mamy 19 radnych. Szanowni Państwo, jeszcze raz przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 11 radnych jest za. Kto jest przeciwny? 6 radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? 1 osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do tego punktu porządku obrad. To jest uchwała z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Grudziądza na 2015-2027. Także w dniu dzisiejszym została złożona autopoprawka do tego projektu. Została Państwu dostarczona. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do tego punktu? Nie widzę. W związku z powyższym przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwunastu radnych za. Kto jest przeciwny?
pięciu radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała, uchwała została podjęta. Dziękuję. Szanowni Państwo, punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na 2015 rok. Jest to inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać się do dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy w związku z powyższym do głosowania. Nadal obecnych 18 radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Osiemnastu radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały jednogłośnie. Uchwała została podjęta. Dziękuję. I szanowni Państwo, przechodzimy do tego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i Stałej Komisji Rady Miejskiej Grudziądza i ustalenia zakresów ich działania. Szanowni Państwo, Pan Radny Kosiński, bardzo proszę. W działalności Komisji Mieszkaniowej oczywiście poprawki zostały zaopiniowane przez Pana Radcę Prawnego. Jest opinia pozytywna po uwzględnieniu pewnej takiej, powiem, kosmetyki w nazewnictwie, użycia liter i kolejności. Ja pozwolę sobie odczytać ten zakres, który jest proponowany do projektu tej uchwały dla Komisji Mieszkaniowej. Tych punktów będzie 6 punktów będzie, one będą oznaczone od A do F. W kolejności to wygląda tak. Punkt A. Dokonywanie oględzin warunków mieszkaniowych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Punkt B. Analiza złożonych wniosków o przydział lokali mieszkalnych, pomieszczeń zastępczych, zasobów komunalnych miasta oraz ich opiniowanie na podstawie zgromadzonej dokumentacji PPG Spółka z o.o. w Grudziądzu. Punkt C. Opiniowanie przedstawionej informacji o realizowanych zamianach lokali mieszkalnych przez PPG Spółka z o.o. w Grudziądzu półrocznie. Punkt D. Opiniowanie informacji o przydzielanych lokalach socjalnych mieszkańcom oraz o realizowanych eksmisjach bez prawa do lokalu socjalnego półrocznie. Punkt E. Ocena polityki czynszowej realizowanej przez NPG Spółka z o.o. w odniesieniu do przepisów prawa miejscowego, czyli do tej uchwały, którą miasto uchwaliło, dotyczy realizacji polityki mieszkaniowej. I punkt F. Opiniowanie informacji o sprzedaży lokali mieszkalnych, całych nieruchomości i ich części stanowiących własność gminy i spółki kwartalnie. I tu są takie uwagi pana radcy prawnego, który oczywiście tu też kwestie te punkty, przecinki i tak dalej, litery i one zostaną uwzględnione, także tak by wyglądał ten zakres, takie są propozycje dla Komisji Mieszkaniowej. Dziękuję bardzo. W końcu obecnie punkt 7, szanowni Państwo, paragrafu drugiego, przepraszam bardzo, jest w takim układzie, jeżeli Państwo nie macie uwag, ja w formie autopoprawki, że z uwagi, że jestem autorem tej uchwały, mogę to wnieść. Jeżeli są jakieś uwagi z Państwa strony co do propozycji tutaj przedstawionych przez Pana Radnego Kosińskiego, to bym wolał w tym momencie usłyszeć. Jeżeli nie ma uwag, uznam, że Państwo akceptujecie w pełnym zakresie zakres Komisji Mieszkaniowej i w tym momencie bym taką autopoprawkę wniósł. Nie widzę żadnych uwag, w związku z powyższym pozwolę sobie, szanowni Państwo, dokonać w tym momencie autopoprawki polegającej na wprowadzeniu do tej punktu 7 paragrafu 2 tej treści, którą Państwo macie przed sobą po poprawkach naniesionych przez Pana Radcę Prawnego. Czyli to będzie moja autopoprawka, czyli ten zakres zadań komisji będzie tak określony, jak został tu Państwu pisemnie przedstawiony, a odczytany przez Pana Radnego Kosińskiego. Więc taką autopoprawkę w tym momencie składam do projektu uchwały. I jeszcze, Szanowni Państwo, bardzo bym prosił już taką kwestię czysto techniczną w uzasadnieniu, Szanowni Państwo, w pierwszym
w pierwszym akapicie będzie poniżej drugiej linijce, wprowadza się do zakresów. Tam jest kresów, będzie zakresów. A więc prosiłbym tę taką drobną pomyłkę pisarską poprawić, będę bardzo wdzięczny. Jeżeli nie ma, Szanowni Państwo, już uwag do tego punktu porządku obrad, zaproponuję Państwu głosowanie nad projektem uchwały w tym układzie, który został po tych dwóch autopoprawkach zmieniony. Pan Radny Kowalski, bardzo. Do zakresu ewentualnego, do zakresu działania prac poszczególnych komisji wnieść swoje uwagi. My wnieśliśmy, tutaj zacytuję, tak, paragraf drugi, punkt E, opiniowanie nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez prezydenta Grudziądza nad spółkami miejskimi. Ja na tą komisję specjalnie zaprosiłem radcę prawnego z uwagi na to, żeby nie doprowadzić do sytuacji, jaka miała miejsce, jak pamiętam, w tamtej kadencji, że wojewoda uchwałę uchylił, tak? Że chyba, jak się nie mylę, wynikało to z tego, że komisja rewizyjna zbytnio ingerowała w kompetencje prezydenta. Radca prawny na posiedzeniu tejże komisji nie wnosił uwag. Natomiast w opinii prawnej, którą dostaliśmy do projektu uchwały, co prawda to inny radca prawny, ale nie miał też z urzędu, pisze, że zapis ten jest co najmniej nieczytelny i w tym brzmieniu nie może zostać zaaprobowany pod względem formalno-prawnym. Takie brzmienie może bowiem oznaczać ingerencję w kompetencje prezydenta Grudziądza. I ja prawdę mówiąc jestem, panie przewodniczący, zdezorientowany. Tak, jeden radca mówi tak, drugi radca mówi tak. To w końcu to zostaje w tej uchwale czy nie? No bo... Czy uchwale jest zapisane w projekcie, tak? Natomiast mówię, no były dwie opinie, tak? Jedna co prawda ustna na komisji, a druga tutaj jest opinia dołączona do projektu uchwały. Wysoka Rado, pierwsza zmiana dotyczyła to, co zostało do 6 lutego przez Państwa zgłoszone. Następnie została podłączona opinia prawna przez Panią Mecenas i ostateczna wersja. Zgodnie z ostateczną wersją ten punkt nie został uwzględniony. Trudno mi się odnosić do wypowiedzi ustnych Pana Mecenasa na samym posiedzeniu. Mamy konkretnie dokument, jest to opinia prawna i tak jak wyjaśniałem już na komisji, jest to opinia, która ma zapewnić, żeby ta uchwała została przyjęta po pierwsze przez Radę, a po drugie, żeby nie była kwestionowana przez nadzór. W związku z powyższym, niestety w brzmieniu ostatecznym tego punktu nie ma. Trudno mi prowadzić polemikę po prostu ze stanowiskiem pani mecenas. Pani mecenas działa w tym zakresie, ażeby wszystkie nasze akty prawne wydawane przez Radę były zgodne z prawem i co najważniejsze, nie były kwestionowane przez organ nadzoru. Tyle mogę wyjaśnić. To były także jeszcze inne sprawy, które też wyjaśniałem i przewodniczącej Komisji Zdrowia. Te wszystkie sprawy staram się wyjaśnić. W związku z tym tutaj pan radny Kosiński do samego końca negocjował, przedstawiał różne propozycje. Można było jeszcze też wystąpić, bo pan radny Kosiński nawet w dniu dzisiejszym ostateczną wersję Komisji Zdrowia przedstawił. Najmocniej przepraszam. Mieszkaniowej i też tą sprawę wyjaśnić. Moja propozycja, może taką sprawę rozważyć na przyszłość. Jakby pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej jeszcze rozważał zmianę tego zakresu. Oczywiście ta uchwała jest otwarta. Dzisiaj ją przyjmujemy, ona będzie funkcjonowała. Jeżeli będą inne stanowiska, ewentualnie zmieni się stanowisko biura prawnego, też można to rozważyć, ale już taką na przyszłość. Tyle z mojej strony, Szanowni Państwo. Jeżeli nie ma uwag, proponuję przystąpić do głosowania. Pan radny Sławomir Szymański, bardzo proszę. Sytuacja, jaka ma miejsce, pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej rozumie, że otrzymał dwie informacje radców prawnych Urzędu Miasta, które są sprzeczne ze sobą, tak? Proszę. Tak, panie radny, tak to wyglądało. Na komisji zresztą, na komisji było większość członków komisji i słyszeli to. Radca prawny nie wnosi uwag, do tego jeszcze prosiliśmy o to, żebyśmy dobrali określone słowa, żeby to nie kolidowało. Tak? No a dzisiaj mamy tutaj tą opinię. Ja prawdę mówiąc jeszcze, odnosząc się do pana przewodniczącego, powiem może tyle, że być może no, nie zrozumiałem tego w tym sensie, że to wypuszczone w projekcie uchwały, natomiast no, to zostaje, a tutaj... Ostateczna wersja, to w ten sposób jest to oznaczone, inicjatywa uchwałodawcza po uwagach radcy prawnego. Jest to zaznaczone, Szanowni Państwo, i przed uwagami. Dalej, dalej. Dalej.
Dlatego chodziło mi... Tutaj, rozumiem, no ale nie tak czy inaczej, bo sytuacja tak odpowiada. Ja rozumiem. Panu radnemu no jest dziwna co najmniej, tak? No bo to jest... To tak wygląda to mniej więcej jak z TBS-ami. Jeden wyrok jest taki, drugi wyrok jest tak. Znaczy, szanowni państwo, jeżeli tu pozwoli pan radny Szymański, mamy konkretnie dokument sformułowany w formie opinii. Jest mi trudno się odnieść do ustnego stanowiska mecenasa, który uczestniczył w tym posiedzeniu. Szanowni państwo, doskonale wiecie, że... ...tej uchwały dotyczącej planu pracy Komisji Rewizyjnej jest dołączona uchwała, jest dołączona opinia pisemna. To plan pracy już przeszedł, panie rady. My mówimy obecnie o zakresach. Mówimy o zakresie. Okej, ale tak czy inaczej do tego zakresu jest dołączona opinia pisemna, a nie ta... Ma pan radny, ma pan radny w tym, jest został na pewno dostarczony, bo dostarczona w formie pierwszej uchwały z poprawkami, które sobie życzyły komisje. Następnie była opinia pani mecenas i ostateczna wersja, która była po uwzględnieniu uwag pani mecenas. Czyli myślę, że niezależnie od tego, no, Rada podejmie decyzję i tak nadzór wojewody i tak ją jeszcze oceni. Oczywiście, panie radny. Tylko przypominam, że głosujemy nad tym projektem po uwzględnieniu ostatecznych uwag pani mecenas, czyli nie to, co proponowała sama komisja, tylko to, co było przeanalizowane. To jeszcze to zaznaczyłem państwu na komisjach. Pewną kontrolę nad spółkami, szczególnie w kontekście dokapitalizowania tych spółek. To, co myślę, co radni Platformy Obywatelskiej złożyli interpelację i złożymy tutaj stosowny projekt uchwały, w jaki sposób opisując procedurę dokapitalizowań w kontekście, akurat to było mowy spółek, tak zwanych spółek sportowych, dlatego że no, na dzień dzisiejszy to wygląda tak, że mamy pewien automatyzm. Uchwalamy tak naprawdę budżet, wrzucamy 2, może 4 miliony, to wpada w czarną dziurę. Tak naprawdę radni nie mają żadnej kontroli, a jednocześnie na sesjach Rady Miejskiej zajmujemy się banalną sprawą, czasami 1000 złotych, a jednocześnie nie wiemy, co się dzieje z kilkoma milionami. I dzisiaj to samo dotyczy na przykład geotermii, gdzie mamy de facto dekapitalizowanie. Dzisiaj to jest pożyczka, za chwilę to będzie dekapitalizowanie. Tak naprawdę nie wiemy, na co to jest przeznaczone. Nie mamy żadnego na ani bliższej informacji, ani żadnego wpływu. I chodzi o uporządkowanie tych kwestii. I oczywiście to jest niezgodne, tutaj są różne opinie prawne, które uniemożliwiają radnym ingerowanie w funkcjonowanie spółki, tylko trzeba powiedzieć, że spółki sportowe są to specyficzne spółki. Jeżeli spółka żyje de facto w 90% z dokapitalizowania, to wydaje się, że jakiś mechanizm kontroli nad tą spółką trzeba by wypracować. Bo jeżeli to jest spółka komercyjna, tak na przykład jak nie wiem, wodociągi czy OPEC i tam nie ma problemu ani tutaj sytuacji finansowej, ani dekapitalizowania, no to tutaj jakby jakaś taka kontrola nad tą spółką może jest mniej uprawniona, ale w przypadku spółek, które wyłącznie praktycznie żyją z dokapitalizowań gminy, no trzeba by jakiś mechanizm wypracować taki, który byłby zgodny z prawem, ale jednocześnie dał nam poczucie, że wiemy co, że te duże miliony są dobrze spożytkowane. Dziękuję bardzo. Taką uwagę na komisjach wspólnych. Ta opinia prawna miała miejsce, prawda? I, tak jest, bo już funkcjonowała. Jak pamiętam, nie było na ten temat żadnych uwag ani dyskusji. Czy ten okres tygodnia, który minął od wspólnych komisji, to był czas na to, żeby ewentualnie dyskutować nad problemem tej opinii? To jest indywidualna sprawa każdego radnego, każdego przewodniczącego. Tutaj przykład jeszcze raz pana radnego Gościńskiego, który ten temat dalej przedstawiał, działał, drążył, tak jak mówił pan wiceprzewodniczący. Mówię, jeżeli nikt nie podejmował dalszej dyskusji, więc trudno było dalej dokonać zmian. Ale ważna informacja, że można nadal na tym zakresie pracować. Dziękuję. To się, że nie ma, szanowni państwo, już uwag, proponuję przystąpić do głosowania. Bardzo proszę pana sekretarza, nadal 18 radnych na sali obecnych. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Siedemnastu radnych za. Kto jest przeciwny? Nie ma głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Jedna osoba, uchwała podjęta. Dziękuję państwu. Szanowni państwo, przechodzimy do tego punktu porządku obrad, do projektu uchwały w sprawie powołania Rady do składów osobowych Komisji Stałej Rady Miejskiej
Grudziądza. Ja pozwolę sobie, Szanowni Państwo, odczytać naniesione poprawki. Te poprawki były zgłaszane na komisjach 18 lutego, ale żeby nie było żadnej wątpliwości, żeby nikt z Państwa nie poczuł się, że pracuje w innej komisji niż by chciał, ja odczytam składy. Tuż po prostu komisja rewizyjna w składzie do 7 radnych: Wojciech Chyła, Michał Czepek, Krzysztof Kosiński, Łukasz Kowalowski, Paweł Napolski, Krystyna Nowak, Andrzej Wiśniewski. Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej w składzie do 5 radnych: Michał Czepek, Maciej Glamowski, Arkadiusz Gorzka, Marzena Makowska, Andrzej Wiśniewski. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony Przeciwpożarowej w składzie do 5 radnych: Arkadiusz Gorzka, Jakub Kopkowski, Wiesław Poliński, Tomasz Smolarek, Marek Totleben. Komisja Edukacji w składzie do 8 radnych: Szymon Gurbin, Joanna Iwanowska, Piotr Jezielski, Paweł Napolski, Edyta Okonowska, Piotr Rode, Sławomir Szymański, Mariusz Żebrowski. Komisja Kultury, Turystyki i Promocji w składzie do 10 radnych: Marek Czepek, Michał Czepek, Szymon Gurbin, Jakub Kopkowski, Marzena Makowska, Andrzej Mioduszewski, Edyta Okonowska, Wiesław Poliński, Piotr Rode, Mariusz Żebrowski. Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny w składzie do 9 radnych: Marek Czepek, Maciej Glamowski, Szymon Gurbin, Joanna Iwanowska, Jakub Kopkowski, Krzysztof Kosiński, Paweł Napolski, Krystyna Nowak, Edyta Okonowska. Komisja Mieszkaniowa w składzie do 5 radnych: Wojciech Chyła, Piotr Jezielski, Krzysztof Kosiński, Jakub Kopkowski, Wiesław Poliński. Komisja Sportu w składzie do 7 radnych: Piotr Jezielski, Łukasz Kowalowski, Andrzej Mioduszewski, Tomasz Polarek, Sławomir Szymański, Marek Totleben, Mariusz Żebrowski. Jeżeli Państwo nie macie żadnych uwag co do tych składów ilości, to proponuję przystąpić do głosowania nad tym projektem uchwały. Bardzo proszę Pana Sekretarza. Osiemnastu radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały wniosku uchwały w sprawie założenia gimnazjum nr 9 im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ulicy Paderewskiego 10 w Grudziądzu. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do tego punktu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 18 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały, jednogłośnie uchwała została podjęta. I Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Generała Grota Roweckiego. Czy ktoś ma jakieś uwagi tego punktu z Państwa? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Pana Sekretarza. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 18 radnych głosowało za przyjęciem projektu. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 roku. Czy ktoś jakieś ma uwagi tego punktu? Pan Radny Kosiński, proszę. Chciałbym się odnieść trochę w inny sposób odnośnie tego, że realizowane co roku w mieście Grudziądzu jest kilkadziesiąt wyroków eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego. W zasadzie to miasto tworzy pewne zręby prawne dla ochrony dóbr zwierząt, dbając o ich los, o ich bezpieczeństwo, tworząc warunki, natomiast nie myśli oczywiście o mieszkańcach, o osobach, które wyprowadza się wprost na ulicę. I taka refleksja mi się wydaje w tej sytuacji jest konieczna. Jest konieczna. Z roku na rok będzie nam przybywało kilkadziesiąt osób bezdomnych, bez prawa do lokalu. Załóżmy, spora część znajdzie sobie możliwości zamieszkania. Szanowny Panie Radny, ja się musimy z roku punktu. Ja rozumiem oczywiście problemy wypadło tak uprzejmie. Refleksja. W formie interpelacji, zapytania z pewnością Pan Prezydent udzieli odpowiedzi. Oczywiście, tworzymy pewne uchwały, pewne zręby prawne dla zabezpieczenia losów zwierząt, natomiast jeżeli chodzi o profilaktykę bezdomności ludzi, takie kwestie są jak gdyby tutaj przez to miasto nie podnoszone. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Prezydent bardzo wszystkim obowiązek podjęcia tego typu uchwał przez Radę Gminy wynika z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.
Gmina ma obowiązek, każda jedna w Polsce, uchwalić tego typu program. I tutaj czy mamy na to taką opinię, czy inną, to jest jakby odrębna rzecz. Każda rada gminy musi przyjąć tego typu obowiązek. Po drugie, szanowny panie radny, przede wszystkim chodzi między innymi właśnie o bezpieczeństwo ludzi, o których pan tak się troszczy bardzo. Zawsze, zresztą to czyni zawsze też. Przykład choćby ostatnio pogodzonej kobiety w Bydgoszczy, tak, przez bezdomne psy. Więc tu, aby te psy bezdomne, te, które również atakują osoby, tak. Koty wolno żyjące, też o kotach tu nie mówiłem, bo kot nie jest zwierzęciem bezdomnym, tak, on jest wolno żyjący. Ale również innych. Musimy mieć tego typu uchwały, to będzie podstawą do dalszych działań właśnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, ale też i tym zwierzętom bezdomnym. To rozumiem, natomiast chciałbym podzielić się tylko taką refleksją i tylko tyle mówić. Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Czepek, następnie pan radny Napoli. Uważam, że Grodzisk jest bardzo zanieczyszczonym miastem. I teraz pytanie przez pana wiceprezydenta do pani naczelnik. Czy ilość pojemników, która jest wyłożona w Grudziądzu, jest wystarczająca? Ponieważ mam sygnał, ja mieszkam na osiedlu Strzemieci i zauważyłem, jak chodzę po osiedlu, dwa takie pojemniki. Natomiast ludzie ze Strzemiecina bardzo opodobali sobie tereny wokół osady Gród i tam stwierdziłem, że nie ma żadnego pojemnika. I prośba taka moja, żeby właśnie ten Grudziądz wyposażyć w więcej pojemników, wtedy może ich byłoby czyściej. Była nawet taka propozycja kiedyś przeze mnie zgłaszana, żeby nie likwidowano właśnie ten podatek za psy, żeby on wracał do tych, którzy go opłacali, właścicieli czworonogów, żeby miasto im dało pojemniki, te woreczki na odpady fizjologiczne swojego pieska, żeby to w jakiś sposób wychowało niektórych mieszkańców Grudziądza, ponieważ wiemy, że ten, który sprząta, to inni idąc z pieskiem uśmiewają się z tego, który sprząta pod swoim pieskiem. No, sam byłem świadkiem takich zdarzeń. Ja uważam, że to jest bardzo źle, że powinniśmy jakby popracować nad tym. A drugie takie pytanie przez pana prezydenta miałbym do pana naczelnika Straży Miejskiej. Ile było sankcji nałożonych na mieszkańca, którego czworonok jakby załatwił się, a strażnik miejski zauważywszy to mandatowo takiego dyrektora, takiego właściciela pieski. Bardzo bym prosił o odpowiedź. Że jesteśmy w programie opieki nad zwierzątami. Ja wiem, ale mamy od tego punkt, mamy zapytania, mamy interpelacje. Będę wdzięczny, jeżeli my tutaj jak nie będziemy sami pilnowali porządku i zadawali w tym punkcie co trzeba, no to możemy wszystko mówić. Będę zobowiązany do państwa rady, żebyśmy się koncentrowali. Temat jest bardzo ważny, oczywiście poruszony przez pana radnego, ale to możemy załatwić w interpelacjach, zapytaniach. Pan radny Napolski. Też może przedstawić swoją refleksję organu socjalnego. Wydawane są przez niezawisłe sądy, panie radny, także gmina tutaj nie może... Ja bym bardzo prosił, panie radny, żebyśmy nie wchodzili w polemikę. Tak, jeszcze chciałbym dodać, że podczas prac Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny, w których uczestniczył pan radny, była przedstawiona, podczas ostatniej pracy komisji, była przedstawiona sytuacja osób bezdomnych w Grudziądzu i sytuacja ta wygląda w sposób, no bardzo, jest bardzo dobra, tak, krótko mówiąc, to po drugie. I jednocześnie chciałbym zgłosić wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przeprowadzenie głosowania. Miałby tutaj jakieś pytania? Co do wniosku, tak rozumiem teraz? Do wniosku pana radnego, proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni. Mam taką uwagę do młodego pana radnego. Szanowny panie, rozpoczyna pan karierę radnego i chce pan już radnym zamykać usta. Bardzo złą propozycję pan rzeczy. To nie jest panie radny zamknięcie ust radnym. Do rozmowy na temat projektów uchwał są komisje, a taki populizm, jaki tu jest szerzony, myślę, że należy skończyć. Tak, dziękuję. Podtrzymuję wniosek i podtrzymuje pan wniosek. Czy ktoś jeszcze do wniosku pana... Radni opozycji złożyli mandaty wprost? Szanowni państwo, ja bardzo bym prosił z szacunku do tego organu, żebyśmy się zachowali poważnie. Bardzo proszę. Pan radny Szymański, proszę. Nie chciałem tego komentować, panie przewodniczący, ale pana bardzo proszę o niedopuszczanie więcej do takiej sytuacji, żeby radny, który jest od dwóch miesięcy radnym, nas pouczał. Także bardzo proszę, panie przewodniczący. Znaczy taki wniosek można złożyć, szanowni państwo. Jest wniosek, czy ten do wniosku pana radnego chciałby się powiedzieć?
Nie widzę. Mamy wniosek pana radnego o zamknięcie dyskusji. Musimy go przegłosować, jeżeli pan go podtrzymuje. Dobrze. Szanowni państwo, bardzo proszę pana sekretarza. 9 radnych za. Kto jest przeciwny? Pięciu radnych jest przeciwny. Kto się wstrzymał? Czworo radnych. I tak wniosek przeszedł, bo jest zwykła większość w tym wypadku. Proszę państwa, odpowiedzi, ale panu składa do innych punktów całkowicie. Do oczyszczania, do ale w jakim zakresie nie było odpowiedzi? Panie przewodniczący, Wysoka Rada, ja zadałem konkretne punkty do opieki nad zwierzętami tyczące się i uważam, że mówienie o odchodach, które zalegają wszystkie trawniki i wszystkie chodniki grudziądza, mówienie o tym, że pytałem się, jakie sankcje, ilu złapano ludzi, ile zrobiono zdjęć, czy mandatów, czy pouczeń dla tych, którzy nie dbają o swojego czworonoga, to chyba jest zasadne pytanie zgodne z tą uchwałą. I bardzo bym prosił o to, żeby nie mówić, że to nie jest zasadne z tą uchwałą. Szanowni państwo, no w tym punkcie jasno jest określono sposobem zapobiegania. To są inne rzeczy. Jeżeli pan wskaże mi konkretny punkt z przypadków usypiania ślepych miotów, psów, kotów, ale nie ma nigdzie utrzymania. Jest odrębne przepisy porządkowe i tak jak panu powiedziałem, otrzyma pan odpowiedź, panie prezydencie, w stosownym punkcie. Głosujemy nad uchwałą, szanowni państwo. Bardzo proszę, mamy 18 radnych nadal obecnych na sali. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Szesnastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Nie ma głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Dwoje rady się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Szanowni państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę pana sekretarza. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 18 radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. Także jednogłośnie uchwała została przez Radę podjęta. Szanowni państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Grudziądz, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania, panie sekretarzu. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Osiemnastu radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, także jednogłośnie uchwała została podjęta. Szanowni państwo, przechodzimy do następnego punktu porządku obrad do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji technikum uzupełniającego dla dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia księdza Stanisława Staszica w Grudziądzu, ulica Legionów 2. Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Siedemnastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. I szanowni państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia księdza Stanisława Staszica w Grudziądzu, ulica Legionów 2. Czy ktoś chciałby z państwa zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę pana sekretarza. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały?
17 radnych jest za. Kto jest przeciwny? Nie ma głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządkowy to jest projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia księdza Stanisława Staszica w Grudziądzu, ulica Legionów 2. Czy ktoś chciałby z Państwa zabrać głos w dyskusji nad tym punktem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Siedemnastu radnych, tak? Kto jest przeciwny? Nie ma głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji techników wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia księdza Stanisława Staszyka w Grudziądzu, ulica Legionów 2. Czy ktoś chciałby z Państwa zabrać głos nad tym punktem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 17 radnych jest za. Kto jest przeciwny? Brak przeciwnych głosów. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Wacława Biegańskiego w siedzibą w Grudziądzu. Czy ktoś chciałby z Państwa zabrać głos nad tym punktem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 18 radnych za, czyli uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do kolejnego punktu porządku obrad, do projektu uchwały, zmieniającą uchwałę w sprawie statutu gminy miasto Grudziądz. Państwo w dniu dzisiejszym otrzymaliście autopoprawkę do tej uchwały przez grupę radnych. Uwzględniono zmiany proponowane przez biuro prawne, uwzględniono też zmiany proponowane przez klub Platformy Obywatelskiej. Tutaj pan Kosiński w imieniu grupy zaakceptował, więc nastąpiła zmiana i samej treści uzasadnienia. Czy jakieś uwagi, Szanowni Państwo, jeszcze macie do tego punktu? Przedtem w statucie mieliśmy zapisane, że aby wynieść inicjatywę uchwałodawczą obywatelską, tak, potrzeba było 5000 głosów mieszkańców, natomiast inne punkty statutu, czyli klub radnych, tak, komisja, poszczególna komisja ma inicjatywę uchwałodawczą, pięciu radnych, przepraszam, pięciu, ale mówię także o komisji. Dzisiaj mamy tutaj zmianę, gdzie z 5000, to jest uzasadnione, tego nie neguję w żadnym wypadku, to jest uzasadnione, obniżamy ten próg z 5000 podpisów do 150 podpisów. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że mimo wszystko tutaj został, nie został zaakceptowany punkt paragrafu 25, punkt 5, w którym inicjatywę uchwałodawczą mają też radni. Do czego zmierzam? Chciałbym to w taki sposób przynajmniej na moją logikę uzasadnić, tak? Jeżeli 150 osób ma inicjatywę uchwałodawczą w mieście obywateli, 150 obywateli, a w zasadzie każdy z naszych radnych, tak, w wyborach otrzymał większą ilość głosów. Ja tutaj dam przykład osoby, która najwięcej głosów, chyba ponad 1800 głosów otrzymała w wyborach do Rady Miejskiej, no to ja myślę, że za tą osobą stoi prawie 2000 osób, powinna mieć inicjatywę uchwałodawczą. Inni osoby, mówię, inni radni tak samo mówię, tu jest 150, obniżyliśmy ten próg 30 razy, ponad 30 razy, natomiast nie pochyliliśmy się w kierunku, żeby obniżyć przynajmniej, no nie wiem, powiedzmy do dwóch radnych, żeby mieli tą inicjatywę uchwałodawczą. Ja to tak rozumiem, ja rozmawiałem, mówię, z kilkoma osobami i też w podobnym tonie się wypowiadali, tak? No, ja nie mam inicjatywy uchwałodawczej, a powiedzmy kilkaset głosów udało mi się w wyborach dostać, tak? Czyli reprezentuję ileś set osób.
i nie mogę wyjść tej inicjatywy, natomiast 150 osób może. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na początku inicjatywie proponowaliśmy poparcie, także złożenie takiej inicjatywy przez jednego radnego, każdego radnego, bo uważamy podobnie takiej uchwały i dlatego żeśmy się podpisali pod tym projektem uchwały, ale ponieważ osoba ta, która uzyskała największą liczbę głosów w mieście, pan radny Michał Czepek, jego przewodniczący klubu, no zakwestionował to i w zasadzie poszliśmy na daleko idący kompromis. Uwzględniliśmy tutaj propozycję Platformy Obywatelskiej o wyeliminowanie tego punktu, bo uważamy, że największą korzyścią dla mieszkańców jest to 150 podpisów, które umożliwi już tu zdecydowanie mniejszej grupie urealni jakąkolwiek inicjatywę obywatelską w tym mieście i to jest najważniejszy skutek demokratyzacji życia społecznego. Dziękuję bardzo. Jest taka propozycja, ażeby nie uznawać tego jednego radnego inicjatywy uchwalającej, jednego radnego, no dlatego, że jak Państwo doskonale wiecie, radny, jeżeli składa jakąś propozycję, czy uchwałodawczą, to raczej po to, żeby wprowadzić się w życie, a nie po to, żeby polubi pisać. Tak, jeżeli ktoś lubi pisać, to pisze wiersze. Natomiast jak Państwo doskonale wiecie, jest nas 23 radnych na tej sali i żeby wprowadzić w życie jakąś uchwałę, trzeba znaleźć większość. Więc po co produkować uchwały, które nie znajdą poparcia nawet 5 radnych na tej sali? Nie ma najmniejszego sensu, tak? 5 radnych, jak doskonale Państwo sobie zdajecie sprawę, może w tej kadencji jeszcze nie było takiej interpelacji, ale w poprzednich, 2 kadencje temu, jeżeli radni opozycji składają interpelację i ona jest bardzo dobra dla mieszkańców, bardzo dobra dla jakiejś części miasta, to wszyscy chętnie ją podpisujemy. Jeżeli radni składają inicjatywę uchwałodawczą, jeden radny i idzie do kolegów z opozycji, do kolegów z klubu rządzącego, do kolegi z niezależnego i ona jest dobra, to bez problemu każdy podpisuje się pod taką inicjatywą uchwałodawczą, więc nie ma problemu, żeby znaleźć 4 podpisy innych radnych i wnieść taką uchwałę pod obrady pana przewodniczącego. Mówię tylko dobre, dla innych niedobre. No popatrzmy sobie w Sejmie, jak to jest, tak? Że te mniejsze kluby mają problem, żeby zebrać podpisy pod inicjatywą akurat ustawodawczą w tym wypadku. Ja się do końca nie zgodzę, no tutaj, ale rozumiem, no większości nie mamy, no będziemy musieli zaaprobować taki stan rzeczy i tyle, tak? Dziękuję bardzo. Chciałem zauważyć ten element ważny, że projekt uchwały jest dobry wtedy, kiedy przechodzi. Także to jest taka moja uwaga. To nie. Ale to tak do końca też nie jest. W tym przypadku to tak będzie, tak? No, pani radna. No, ja się zgodzę z tym. Tutaj nie chcecie, żeby był jeden czy dwóch radnych. No i taka jest wola większości i to szanuję. Jedną rzecz podkreślić. Nigdy nie było problemu w przeszłości. Przynajmniej ja nie pamiętam. No na pewno nie było takiego problemu w poprzedniej kadencji. W przypadku, kiedy pojawił się projekt uchwały i projekt, który nie byłby poparty przez tych 5 radnych. Ja przypomnę mój przypadek, kiedy, tak jak powiedziałem na komisjach, przechodziłem do radnych opozycji, do radnych PiS-u, radnych Grudziądza, szukając poparcia dla projektu w sprawie budżetu obywatelskiego. Państwo wtedy to poparli. Może byliście opozycją, ale jesteście opozycją. To po pierwsze, konstruktywnie, bo to było dobre dla mieszkańców, to się sprawdziło. Po drugie, ja myślę, że ten model jest bardziej twórczy, bo cóż z tego, że jeden radny siądzie, napisze projekt uchwały, nawet najlepszej uchwały, ale przekonanie tych 5 radnych powoduje, że ten projekt poddany już jest pewnej dyskusji, pewnemu dialogowi i chodzi o to, co powiedział radny Czepek, no chodzi o to, żeby być też skutecznym, żeby ostatecznie ten projekt uchwały przeszedł i żeby tą uchwałę wdrożyć w życie. Zatem rzeczywiście tworzenie tylko i wyłącznie przez jednego radnego projektu uchwały, no może pozornie jest ciekawym rozwiązaniem, ale wydaje się, że jeżeli zbierze się 2, 3, 4, 5 radnych, no to jest bardziej twórcze i jest to już taki wstęp do dalszej dyskusji. I w ten sposób też te projekty zgłaszane przez nas mogą być bardziej dopracowane. Co do mieszkańców, nie ma tutaj żadnej wątpliwości. 150 podpisów jest to sensowne obniżenie tego wysokiego progu, jaki do tej pory obowiązywał. Tylko pragnę przypomnieć, że nasza inicjatywa głównie zmierzała do tego, aby wyjść w kierunku mieszkańców. No tutaj wydaje mi się, że w tych najważniejszych sprawach jesteśmy w stanie znaleźć jakieś porozumienie i nawet grupę 5 radnych, by przygotować jakiś projekt
inicjatywy uchwałodawczej. Natomiast przypomnę, głównym celem jest to, aby uspołecznić działania obywateli Grudziądza, uspołecznić działania naszych mieszkańców. Dać im tą możliwość, że nie muszą już tak zabiegać przez miesiące, żeby zebrać 5000 podpisów, tylko żeby w krótszym czasie przygotować taki projekt, zebrać 150 podpisów i przyjść do nas, bo i tak rozpocznie się na nowo dyskusja tutaj. Natomiast nam bardzo zależało po pierwsze i dziękuję za to, że Państwo tutaj zaakceptowali ten projekt. Nam zależało na pewnym kompromisie w tej sprawie. Może któregoś dnia trzeba będzie powrócić do statutu i kiedyś przyjdzie taki moment na to, aby trzech czy jeden radny miał inicjatywę uchwałodawczą. Natomiast na dzisiaj najważniejsze jest, że wychodzimy do mieszkańców, dajemy im takie narzędzie i szybciej będą mogli w jakiś sposób dotrzeć z konkretnym projektem do Rady Miejskiej. I to jest jakby najważniejsze zadanie, które moim zdaniem zostało wykonane, jeżeli głosowanie zostanie tutaj, pokaże wyraźnie tą większość i ta uchwała zostanie przyjęta. Jakieś deklaracje, jakieś nowe pomysły, zainicjowanie jakichś przedsięwzięć i myślę, że mieszkańcy włączą się. Myślę, że pierwszą osobą będę ja, także dziękuję serdecznie w imieniu grupy radnych, że podejmujemy właśnie taką decyzję, taką uchwałę, która przyniesie tylko dobre, wymierne efekty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli można na sam koniec, ja tylko chciałbym powiedzieć, tryby rozpatrywania uchwał wyglądają całkowicie inaczej do tych podmiotów, które mają inicjatywę uchwałodawczą. Jedynie w wyjątku do mieszkańców jest cały tryb, który polega na badaniu podpisów, na analizach prawnych, na innych takich formach. Radni mają do tych wszystkich działań, tak samo jak było teraz przy współpracy nad tym projektem, biuro prawne Urzędu Miejskiego, mieszkańcy mają inny tryb, a więc powinniśmy to po prostu uwzględnić. Tych 150 mieszkańców po pierwsze będzie musiał być zebrany, będzie musiał być oceniony z punktu widzenia ważności tych podpisów, a więc to, czego nie ma przy innych podmiotach mających inicjatywę uchwałodawczą. Następnie także będzie analiza prawna i też ci mieszkańcy będą musieli w własnym zakresie to uzupełnić. My jako radni mamy bardzo ułatwioną sytuację, gdyż korzystamy z biura prawnego, które tak jak tutaj w przypadku nawet komisji mieszkaniowej wszelkie wątpliwości przedłużyło przedstawicielowi komisji mieszkaniowej i można było to dzisiaj wprowadzić. To są dlatego odrębne tryby. Dlatego sądzę, że powinniśmy to zachować w tej formie, co jest obecnie obowiązujące. Tak jak pan radny Szymański powiedział, też może nadejść taka chwila, że nad samym statutem, samym regulaminem będzie konieczność usiąść, zastanowić się, ale na tą chwilę sądzę, że ta zmiana, która jest przygotowana, jest najbardziej istotna. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Nie widzę. Szanowni Państwo, przystępujemy do przy zmianie statutu gminy miasta Grudziądz. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Osiemnastu radnych głosowało za, uchwała podjęta. Dziękuję Państwu. I Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji miasta Grudziądza na lata 2009-2015. Od razu zgłoszę tu autopoprawki, które już były zgłaszane, sugerowane na komisjach wspólnych. Na stronie 14, Szanowni Państwo, przedostatnie dwie takie pozycje. Liczba uczestników projektu zamieszkałych na obszarze wsparcia. Proszę wpisać 76. Liczba osób zamieszkałych na obszarze wsparcia, które ukończyły projekt, 59. To jest autopoprawka przez pana prezydenta zgłoszona. Ja Państwu odczytuję tę autopoprawkę. I strona 89. To jest już ostatnia linijka tutaj na tej stronie. W roku 2010 wykonano prace byłej konserwatorskich. Obecnie będzie konserwatorskie. Tutaj pan wiceprzewodniczący, jak pamiętał, Marek Czepek to zgłaszał. Czy jeszcze jakieś uwagi, które Państwo zgłaszaliście? Chciałem zapytać, czy projekt rewitalizacji góry zamkowej przewiduje pełną dostępność tego miejsca dla osób niepełnosprawnych? Panie prezydencie, proszę. Na tym etapie nie. Na tym etapie nie. Natomiast jeżeli chcielibyśmy, aby w tym kolejnym etapie
rewitalizacji grupy zamkowej, osoby niepełnosprawne przede wszystkim miały dostęp do wszystkich miejsc, stąd się na początku sesji byłem w tym bezpiecznym, łagodnym dojeździe na teren Zamku Wysokiego, do nas ten obszar wchodził, natomiast teoretycznie mogą być kłopoty, jeżeli chodzi o wieżę Kimek. Natomiast rozważane jest tak zwana ta winda, taka w środku na takiej rampie, aby taki co kawałek mogły sobie takie platformy być zamontowane i do góry jakby osoby mogły sobie niepełnosprawne na wózkach wjeżdżać na klimat. Natomiast decydować o tym będziemy przy okazji dokumentacji na drugi etap. Natomiast do tych prac, tak jak wspominałem, powinniśmy wszystko być w połowie roku. Ze względu na kształtowanie terenu w wielu miejscach, gdyby udało się to zlikwidować, to na pewno w ten sposób ułatwiłoby się osobom niepełnosprawnym ruchowo dojście do tych atrakcyjnych miejsc na Górze Zamkowej. Tak, jak wspomniałem, teren dzisiaj jest w takim kształcie, jak dokumentacja projektowa, z uwagi na to, że te ruiny tego domu Kontura są południowej i to będzie zmieniane w tej chwili. To nie patrzmy na to, co jest dzisiaj, bo to jest tymczasowość. Taka zrobiona w listopadzie, aby móc wejść na wieżę, ponieważ jakby odkrycie kolejnych elementów spowodowało całkowitą perturbację w zakresie dojścia do samego zamku, więc będzie dla osób niepełnosprawnych na pewno strony zamkowej taki długi narys, gdzie każdy wózkiem będzie mógł sobie najechać do góry na sam obszar, natomiast w samą wieżę to będzie to rozważane w etapie późniejszym. Dziękuję bardzo. Pan Kosiński. Wjazdu osób niepełnosprawnych poprzez platformy instalowane wewnątrz wieży Klimat, to słyszałem? Czy o takie rozwiązanie na etapie projektowania rewitalizowanej albo inaczej nowo postawionej wieży Klimat, bo trudno mówić o procesie rewitalizacji, jeżeli nie do końca realizuje się to zadanie zgodnie z pewnymi zasadami, czyli ze wzorem pierwotnym, który istniał, tam funkcjonował i tak dalej. To należałoby uwzględnić wszystkie potrzeby osób, także niepełnosprawnych, ale na etapie projektowania, kiedy wydawaliśmy te wielkie miliony złotych, kiedy planowaliśmy i w tym przypadku niestety, ale to się dzieje. Natomiast dzisiaj udoskonalanie tego, tworzenie też kolejnych jakichś rozwiązań, nawet sanitarnych, które umożliwią instalację tam gastronomii, jest uważam działaniem po czasie, dlatego że wszystko to się robi w określonym trybie i w czasie. I koszty powinny być jednorazowo poniesione, natomiast ja tego nie rozumiem. Platformy wewnątrz wieży Klimek dla osób niepełnosprawnych nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, proszę. Kilka urządzeń to niedawno mamy tam przede wszystkim co kawałek. Pan sobie tam spróbował się udać do miejsca, możemy być razem. Nie mamy w sposób ciągły schodów, bo co chwilę mamy platformy. Wydaje się, że w budynkach, które się przystosowuje do osób niepełnosprawnych, buduje się po prostu kilka platform, a nie jedna najazdowa od dołu i 20 km do góry, która będzie jechać. Po prostu kilka trzeba zamontować w środku. Rozumiem, to zmniejszy koszt. Ale jak zmniejszy koszt, ja nie rozumiem. Pytanie znowu. Mówimy o instalacji. Nie mówimy o windzie, mówimy o platformie zamocowanej. Ale w fazie projektowania. W fazie projektowania danego obiektu. Projekt przewiduje montaż tego typu platformy, o której wspominałem. No to jest trochę dziwne rozwiązanie, ale dobrze. O, lokalny program rewitalizacji. Pan raz z Marczewa. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wiceprezydencie. Na komisjach wspólnych pojawił się problem, co się dzieje z inwestycją, która była już, ten projekt został jakby usunięty z budżetu. I teraz myśleniem niektórych radnych było to, że to automatycznie wróci w roku następnym, w następnym projekcie budżetowym. To, co było już kiedyś przegłosowane, przesądzone, zaklepane, znaleziono na to kwota. Chodzi tu o ulicę Kalinkową, krótko mówiąc, która wypadła z budżetu roku poprzedniego na skutek pilnej potrzeby zwiększenia kwoty inwestycyjnej na wykonanie trasy średnicowej. I teraz chodzi o to, czy to, jaki to ma teraz... A więc bardzo mi przykro, to całkowicie nie mam tutaj nic połączenia. Pan radny Glamowski. W tym punkcie mogliśmy
rzeczywiście na komisjach, ale ja zadawałem pytanie w kontekście, co dzieje się z placem, dawnym placem zabaw na ulicy Szkolnej. Tak wcinając się w to, czy tam prawdopodobnie ten plac zabaw nigdy nie powstanie i jest rozsypujący się murek podlegający konserwatorowi zabytków i składałem właśnie zapytanie, co z tym, czy jest już decyzja w sprawie tego, tej parcery. Dziękuję bardzo. Proszę, kiwa głową, że nie chcę odpowiedzieć, pan naczelnik Witkowski. Panie naczelniku, kilka informacji, bo wiem, że chyba ta działka, ta parcela, o której wspomniał pan radny Glamowski, na pewno podzielona. Tam częściowo są dwa złożone wnioski. Pierwszy złożony od niepublicznych POZ-u, od pani dyrektora, na dokupienie części tego terenu na poszerzenie parkingu, a drugi od takiego warsztatu samochodowego, który jest bizemi. I trzeci chyba od mieszkańców naprzeciwko, którzy by chcieli coś z tym zrobić. Natomiast koszt rzeczywiście samego muru i naprawy, to nie wiem, czy jest pan naczelnik Giwiński, bo on tę sprawę badał i też by prosił, aby się wypowiedział, o jakim rzędzie wielkości mówimy. Koszt całego placu 300 tysięcy złotych. A muru samego? Razem z murem. Razem z murem, więc to mówimy o rzędzie 300 tysięcy złotych. Naprawy muru plus postawienia placu zabaw w tym miejscu. I pan na... przychodni jedynka o wydzierżawienie tego terenu. Nie wydzierżawiliśmy, dlatego że w planie jest ten plac zabaw, natomiast kwestia tutaj rozbija się o finanse, tak? Także teren ten cały czas jest rezerwowany pod ewentualny plac zabaw, pod renowację tego muru. Natomiast jest kwestia pieniędzy z tego. Dziękuję bardzo. Logiczne, bo logicznym wydaje się, że największy POZ w Gruziądzu, który rzesza prawie 30 tysięcy pacjentów, być może strzelam, ale to jest prawdopodobne więcej, ponad 20 na pewno, ponad 20 tysięcy pacjentów na pewno, gdzie mamy tak ścisłą zabudowę w samym centrum miasta i brak miejsc parkowania, gdzie... Przepraszam. Ale wrócę do tematu. Logiczne mi się wydaje, że zapotrzebowania nie tylko personelu leczącego, ale także i pacjentów z ciężkim stanem zdrowia, nie to osób niepełnosprawnych są bezwzględne. Planowanie w tym miejscu i opóźnianie przez wiele lat sytuacji jest kompromitujące dla tej władzy. Dlatego, że ten problem powinien być już dawno rozwiązany z korzyścią dla tego POZ-u. I to logika nakazuje, szanowni państwo, nic innego. To miejsce może być i może spełniać wyłącznie funkcję parkowania dla tak potrzebne zresztą w samym centrum miasta, bo tam nie ma gdzie samochodu postawić. Ja powiedziałem, że pacjentów jest mnóstwo, dlatego możecie państwo sobie zweryfikować tą liczbę, to nie stoi na przeszkodzie i personel także potrzebuje miejsca parkowania. I oczywiście nie jest to miejsce na plac zabaw. Nie jest to miejsce na plac zabaw. Dziękuję bardzo. Chciałem przypomnieć, że 4 lata temu rozmawialiśmy o tym i no, nie było mowy o parkingu. I teraz taka zmiana nastąpiła. Nie no, 4 lata temu na pewno nie mówiliśmy o parkingu. To troszeczkę się, że tak powiem, priorytety zmieniły chyba. No, ale jestem w świecie przekonany i można było chyba to sprawdzić, że nie rozmawialiśmy tutaj o żadnym parkingu, co jest o tym terenie. Była mowa o placu zabaw i była cała dyskusja na ten temat. Przeprowadzona. Tak. Szanowni Państwo, bardzo proszę, tutaj konkretnie mamy program. Ja wiem, jest konkretnie, no mówię. Proszę bardzo, pan Dabowski. Znaczy, szanowni Państwo, rzeczywiście była dyskusja na ten temat. Ja sobie, jak sobie dobrze przypominam, była dyskusja idąca w tym kierunku, że na terenie Starówki bardzo trudno znaleźć lokalizację dla placu zabaw. Była ta lokalizacja bardzo trudna, de facto rzeczywiście zrobiona na tyłu parkingu POZ-u, no jakby niedogodna dla dzieci. Myśmy wskazywali inne lokalizacje, między innymi na terenie gastronomika, za tym teraz murem taki, który jest mural taki pomalowany. Generalnie, że można by to boisko otworzyć i tam zlokalizować. W suchej fosie inna propozycja była z drugiej strony jedynki, od strony tej jakby wejścia klasztornej. W każdym razie bardzo trudno było znaleźć
plac, na którym można by umiejscowić plac zabaw, który byłby parcelą miejską. I stąd ten plac cały czas był rezerwowany na plac zabaw. Ale pojawiały się inne czynniki polegające na tym, że koszt realizacji placu zabaw w tym miejscu był horrendalnie wysoki. Tak jak Państwo słyszeliście, bodajże 300 tysięcy złotych, gdzie średni dobrej klasy plac zabaw to jest koszt rzędu 50 tysięcy. Ten koszt wynikał głównie chyba, z tego co ja się orientuję, z rewitalizacji tego murka, tak, który jest dzisiaj rozsypujący się. Jakby cokolwiek byśmy tam chcieli robić, czy to co mówi radny Kosiński, rozszerzenie miejsca parkingowego, ale też pragnę panu zwrócić uwagę, że to też jest kwestia właściciela PLZ-u. To on powinien zadbać jednak o swoich pacjentów i swoich pracowników, żeby oni mieli swoje zaplecze parkingowe. To nie jest tylko obowiązek miasta. Rzeczywiście jest to największy PLZ w mieście, skupiający chyba ponad 20 tysięcy pacjentów. Ma pan tu rację. Aczkolwiek to prawdopodobnie nawet powiększenie o ten planowany plac zabaw nie rozwiąże problemów parkingowych, bo to jest niewielki plac. Druga rzecz, to też nie rozwiązuje sprawy muru, który się rozsypuje, tak? Bo tam nie jest możliwe wybudowanie placu parkingowego, jeżeli ten murek będzie dalej się rozsypywał i trzeba się raczej zastanowić, i to jest właśnie w kontekście planu rewitalizacji, co zrobić z tym murkiem, no bo on zagraża bezpieczeństwu. Proszę, zapraszam Państwa tam na spacer, no on się po prostu rozsypuje, konary, tylko korzenie drzew rozsadzają ten murek i prawdopodobnie prędzej czy później to doprowadzi do jakiejś tam mniejszej, większej katastrofy. I to tyle. No, dziękuję bardzo radny. Kto z Państwa radnych? 16 radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Czternastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Brak głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Dwoje rady się wstrzymało, uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wszystkie projekty uchwał, które były w dniu dzisiejszym, zostały w porządku przyjęte. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do interpelacji. Interpelacje, odpowiedzi na interpelację otrzymali radni. Ja otrzymałem, pani Anna Iwanowska, pan Krzysztof Kosiński, pani Krystyna Nowak, pani Wanda Donowska, pan Andrzej Wiśniewski, pan Michał Czepek, pan Wojciech Chyba. Jakieś uwagi, jeżeli chodzi o te prace, pozwolę sobie, że jestem w pierwszej kolejności, zabrać głos. Dziękuję bardzo za interpelację dotyczącą czujników czabu. Była to bardzo szeroko przedstawiony problem MPGN-u, działania miasta. Sądzę, że na tym etapie jest to wystarczające. Druga moja interpelacja dotyczyła procesu spłaszczania płac pracowników objętych samorządem. Tutaj bym prosił troszeczkę o uzupełnienie, że taka jest możliwość. Bardzo się cieszę, że pan prezydent się zgadza, że ten proces następuje, że trzeba podejmować działania prowadzące do tego, żeby pracownicy samorządowi, pracownicy budżetówki, którzy oczywiście za ileś lat będą przechodzić na emeryturę i będą całkowicie innym podlegali przepisom emerytalno-rentowym, uzależnieniem konkretnie od tego, co mają na koncie zgromadzonym w ZUS-ie, ewentualnie w otwartych funduszach, żeby ten proces troszeczkę inaczej wyglądał, żeby uwzględnić wzrost wynagrodzeń w zależności od minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli to minimalne wynagrodzenie wzrasta, powiedzmy 4%, to żebyśmy my także uwzględnili tych pracowników wieloletnim stażem, żeby te wynagrodzenia miały jakiś adekwatny wymiar. Wiem, że sytuacja miasta na tym etapie nie pozwala na podejmowania radykalnych kroków, że pan prezydent zamierza podjąć czynności zmierzające do pewnego minimum, ale sądzę, że jeżeli byśmy to rozłożyli w czasie, w jednym roku, w drugim, trzecim, nie byłoby wtedy takich dużych problemów. I także budżet miasta może inaczej do tego by podchodził. Taka moja tego sugestia, jeżeli można jeszcze prosić o jakieś uzupełnienie, będę bardzo wdzięczny. Czy ktoś z Państwa chciałby się jeszcze do interpelacji odnieść? Pan radny Kosiński, pani radna Nowak i pan radny Czerwak w tej kolejności. Zmiany pewnej sytuacji oczywiście. Przypomnę, że na te środki zaplanowane w budżecie w zeszłym roku były w wysokości 500 tysięcy, wykorzystano bodajże 200 tysięcy złotych i oczywiście nie spełniono podstawowych oczekiwań osób kandydujących i osób kupujących. A mianowicie zwróciłem uwagę na kilka rzeczy i nie jestem zadowolony z odpowiedzi, dlatego że uważam, że kwestie zorganizowania dodatkowego wjazdu na teren targowiska, ta kwestia jest bardzo istotna, jest pilna. Oczywiście
zorganizowanie wejścia od strony osiedla Miszek jest całkowicie logiczne i bezsprzeczne i to mieszkańcy podnoszą każdorazowo, kiedy przychodzą na to targowisko. No, dobrze zostało zrobione, ale to, co zostało zrealizowane, nie jest do końca zgodne nawet z tymi kwestiami, które padały na konsultacjach społecznych, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Miszku. Ja przypomnę, że osobiście brałem udział także w tych konsultacjach i kilka osób, które były, sygnalizowały istotę problemu tego targowiska i oczekiwań, jakie są ze strony mieszkańców. Oczywiście lud swoje, projektant swoje, tak jak to bywa. Mogliście Państwo jeszcze zorganizować jakiś skrajny labirynt na terenie tego targowiska, to w ogóle ludzie by nie wiedzieli, jak mają wchodzić i wychodzić i to już taka troszeczkę żartobliwa formuła, ale tak jak mówię, jesteśmy zwolennikami uproszczania wszelkiego, co się robi i tworzenia i zapewniania oczekiwań mieszkańców i osób handlujących, bo to głównie chodzi, aby spełniać, władza jest od tego, aby spełniać marzenia ludzi, tak Szanowni Państwo, władza jest od tego, aby spełniać marzenia ludzi. Oni często nie uzyskują tego, co powinni, bardzo trudno to przychodzi. Jest to często poprawiane, źle robione, źle wydatkowane pieniądze, natomiast uważam, że tracimy czas. Dziękuję bardzo. Dzięki Kusypisk i chciałabym podziękować panu Adamowi Przyborskiemu, który w sposób bardzo kompetentny i bardzo szczegółowy dostarczył mi kompletną wiedzę na temat tego problemu. I informacje również otrzymałam, że sukcesywnie te wysypiska, a szczególnie na ulicy Polnej, będą likwidowane. I przy okazji dowiedziałam się także, że miasto ponosi ogromne koszty likwidacji tychże dzikich wysypisk, których w 2014 roku było około setki, więc to w tym momencie po prostu nie miałam takiej wiedzy, że problem jest tak ogromny i a co za tym idzie, niesie za sobą ogromne koszty po stronie miasta. I przy okazji chciałabym zaapelować, mając na uwadze obecność mediów, że i zresztą do radnych i mieszkańców miasta, że my mamy przed sobą ogromny problem obywatelski, aby takich wysypisk było coraz mniej. I tutaj jest prośba również, że jeśli mamy ogrody działkowe, jesteśmy właścicielami małych przestrzeni, to próbujmy z prezesami rozmawiać na temat dzikich wysypisk wokół ogródków działkowych, których jest bardzo dużo na terenie miasta Grudziądza. A przede wszystkim głównie chodzi o to, że prezesi powinni udostępnić właścicielom czy użytkownikom ogródków działkowych odpowiednią ilość pojemników, a szczególnie wielkość i gabaryty tychże pojemników. Apel jest obywatelski, bo dzisiaj mówimy cały czas o tym, żeby mieszkańcy byli obywatelscy. I myślę, że to jest problem nie miesiąca, dwóch, tylko lat, bo praca przed nami ogromna. Także dziękuję serdecznie jeszcze raz panu Adamowi Przyborskiemu i liczę na to, że te wysypiska albo nie będą rosły dzięki naszej bardzo ciężkiej pracy, a te, które są, będą sukcesywnie usuwane. Między innymi przez pracowników, którzy siedzą w więzieniu i mogą miastu pomóc. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jednak prośba do pana, mógł otrzymać kopię odpowiedzi na interpelację, którą pan złożył. Jako pracownik rządowy bardzo bym prosił taką. Ja pamiętam dobry zwyczaj jeszcze do roku 2006, poprzedni prezydenci indeksowali płace co roku, więc ten wpływ na rzeczywiste wynagrodzenia pracowników samorządowych nie był tak ogromny. Tak? Natomiast wracając do swojej interpelacji, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, bardzo się cieszę, że pan wiceprezydent Marek Sikora podjął zobowiązanie, że do dnia 27 marca tego roku będzie działała iluminacja w całości. Także cieszę się, że goście, którzy przyjadą do Grudziądza na Wielkanoc, będą mogli podziwiać tą iluminację w pełni. Natomiast odnośnie drugiej interpelacji w sprawie parkingu przy ulicy Sienkiewicza. Podnosiłem sprawę
podnosiłem sprawę tego parkingu przy Nocie, ponieważ tam być może rozpocznie się już niedługo budowa hotelu oraz parkingu na gruntowego na ulicy Portowej, w związku z tym, że tam także niedługo się rozpocznie inwestycja. I samochody, które tam parkują, no gdzieś trzeba będzie indziej zaparkować. Znaczy, ci właściciele tych aut, którzy pracują w obrębie Starego Miasta, także między innymi pracownicy ratusza, którzy liczki tam parkują, no będą chcieli stawiać te auta gdzieś indziej, niekoniecznie zapychając strefę podnego parkowania. W związku z tym, że zaznaczyłem, że ten parking przy ulicy Sienkiewicza jest pusty właściwie w poniedziałki, środę, czwartki, można by w te trzy dni tygodnia pozwolić mieszkańcom parkować tam bezpłatnie. To znacznie rozładowałoby i strefę podnego parkowania i właśnie te likwidowane parkingi, zrekompensowałoby utratę tamtych miejsc parkingowych. No, pan prezydent się nie przychylił do tej inicjatywy. Natomiast no, mam prośbę, panie prezydencie, jak ruszą tam te prace, jeżeli faktycznie właściciele tamtej nieruchomości zabiorą te miejsca parkingowe, wróćmy do tego. Kto z państwa w dniu dzisiejszym chciałby złożyć interpelację? Pan radny Poliński, pan radny Kościński. Nie, pan Kościński nie chce. Pan Poliński, przepraszam. Pan radny Kościński, bardzo proszę. Szanowni radni. Działa. Dobrze. Chciałbym złożyć interpelację dotyczącą podjęcia niezbędnych działań przez prezydenta miasta Grudziądza z racji powierzenia środków finansowych, ale także i majątku miejskiego w zarząd klubu sportowego Stal w Miszku. W sprawie przywrócenia normalnych zasad funkcjonowania klubu sportowego spełniającego wymagania określone w ramach powierzonego zadania, ale także zgodnie ze statutem klubu sportowego Stal, paragraf 8 i 9. Uzasadnienie. Wybór nowego prezesa klubu sportowego Stal, będącego jednocześnie prezesem spółki miejskiej MPG Grudziądz, pana Zenona Różyckiego, spowodował w początkowej fazie działalności prezesa pewne nadzieje związane z dobrymi decyzjami na korzyść klubu i na korzyść jego członków, dla prawidłowego funkcjonowania wielu sekcji w ramach prowadzonej działalności, ale także stały się realną przyczyną do zaniechania uczestnictwa w zajęciach dla prawie 120 osób z sekcji piłki nożnej, a także do zawieszenia członkostwa szkolącej się tu od wielu lat tak dużej grupie dzieci i młodzieży. Ustalone nowe wpisowe dla członków na poziomie 1000 zł jest nie do zaakceptowania przez członków ze względu na posiadane bardzo niskie dochody rodziców. Każdy z członków klubu z rodziców otrzymał takie pismo od pana prezydenta i został zobligowany do zapłacenia 1000 zł wpisowego. Prezesa klubu Stal. Zwracamy się do pana prezydenta z prośbą o negocjacje. Zaraz w konkluzji przedstawię dalej. Wymyślony nowy wzór deklaracji, jak i bardzo wysokie wpisowe, niemożliwe do uiszczenia, czyli wprowadzone zmiany przez pana prezesa, mogą jedynie być przyczyną do likwidacji tej sekcji i zniechęcenia ludzi młodych do uprawiania sportu. Nieposzanowanie woli zorganizowania wolnego zebrania członków na ich prośbę narusza statut i niszczy zasady funkcjonowania klubu. Mając na względzie bardzo duże osiągnięcia Olimpii Grudziądz, należy założyć jako priorytet szkolenie grupy dziecięcych i młodzieżowych na wszystkich możliwych poziomach i w każdym miejscu dla przyszłych potrzeb właśnie naszego klubu. Nierozumienie tego jest albo brakiem wyobraźni, albo działaniem na szkodę idei masowego krzewienia sportu i tworzenia kuźni talentów, które przecież wyławia się z bardzo dużych grup ludzkich, o czym pan prezydent powinien jako człowiek sportu doskonale wiedzieć. I nie muszą to być zawsze utrzymywane za wielkie pieniądze struktury szkoleniowe, tak jak w Bundeslidze, bo wyniki osiągają często i ci, co nie mają wszystkich warunków. U nas przykładem są mistrzowie jazdy na torze, którzy tego toru tak de facto nie mają, a wyniki osiągają najlepsze. Liczą się przede wszystkim ludzie ideowi poświęcający swój czas prywatny sportowi, ludzie pasji, czyli trenerzy. Te kluby istnieją i funkcjonują i zrzeszają tyle osób dzięki tym trenerom.
Jak będziemy z nimi walczyć, a tak dzisiaj się dzieje, to może pan przyjąć rolę prawdziwego grabarza, tego prawdziwego sportu amatorskiego, który jest karpą najlepszych osiągnięć sportu zawodowego. Gdyby nie ten sport amatorski, to dzisiaj wiele, wiele talentów niestety nie ujawniłoby się w ogóle. Nadzór właścicielski pana prezydenta nad powierzonym majątkiem klubu, ale także nadzór nad powierzonymi środkami finansowymi klubowi zobowiązuje pana do interwencji w tej sprawie, o którą bardzo proszę w imieniu wszystkich członków klubu, członków sekcji piłkarskiej szczególnie i składam interpelację. Dziękuję bardzo. Podam interpelację, no przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że każda stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy o stowarzyszeniach, są jakby niezależne w oparciu o wpis do KRS-u, mają swój statut i działają, tak? Więc tutaj prezydent rzeczywiście w zakresie udzielania dotacji do poszczególnych stowarzyszeń może odrobić kontrolę, natomiast nie do wewnętrznych zapisów, bo te ustalają sobie członkowie każdego stowarzyszenia, tak? Druga kwestia to nie każdy z członków stowarzyszenia otrzymał tego typu pismo podpisane przez prezesa, tylko kandydaci na nowych członków, którzy złożyli akces przystąpienia do stowarzyszenia, to jest różnica, tak? Więc te osoby, które są w stowarzyszeniu, tego typu pisma nie otrzymały. I kolejna rzecz, którą wynotowałem nieprawdziwa, to pan podał, że to kolarze pomimo braku torów, no zdobywają. Oczywiście mamy fantastycznych sportowców, wielu z nich nawet na olimpiadę do Rio wyjedzie już niedługo, natomiast jest to autonomiczna sekcja kolarska, ona jest wyłączona z tego stowarzyszenia, z KSK, o którym pan wspomina w interpelacji, tak? Oni są jakby trzy, ale są wyłączeni, mają swoją niezależną sekcję autonomiczną. Również informacyjnie chciałem powiedzieć, że pan prezydent zwrócił się pisemnie do klubu sportowego Stal z prośbą o informacje związane właśnie ze statutem i oczekujemy w tej chwili informacji pisemnej. Jeśli prawda, bo nie wszystkie partie zgodne z prawdą, chciałbym się tego odnieść. Oczywiście sprawa dotyczy 120 osób, dzieci, młodzieży, no też seniorów, bo grupa 20 osób, którzy funkcjonują w tym klubie, którzy od wielu lat, bo tak jest, te osoby ćwiczą. Oczywiście formalności zmieniają się z dnia na dzień. Pan nowy prezes klubu Stali uchwalił nowy wzór deklaracji. Oczywiście stare deklaracje były niedobre, złe, których oczywiście ci ćwiczący, uczestnicy tego klubu nie mieli do dostępu, by wypisali wcześniej stare deklaracje, nowe były niedostępne i zakwestionował ich w ogóle przyjęcie do tego klubu. Także nie chcę ich przyjmować. Stawkę zapalową ustalił na poziomie 1000 zł i w ten sposób chce się pozbyć całkowicie sekcji piłkarskiej. Mówimy o 120 osobach, nie mówimy o czymś bagatelnym, nie mówimy o 5 ludziach, którzy się zrzeszyli w imię jakiejś idei, tylko o 120 osobach, które ćwiczą, przychodzą na ćwiczenia i co się okazało, że mają nawet karty badań lekarskich aktualne, czyli są pełnoprawnymi członkami tego klubu. I dzisiaj bagatelizowanie tego sportu, albo inaczej niszczenie tego wprost, bo to tak jest, jeżeli ta sekcja zniknie z powierzchni ziemi, jeżeli pan prezydent nie wpłynie w swoich negocjacjach na pana prezesa klubu Stali, to niestety pozbędziemy się zdecydowanej grupy, dość dużej grupy, która może wyłonić niebawem przyszłych piłkarzy z Grudzińskiego klubu Olimpia. Dziękuję bardzo. Posłów w klubie sportowym, a czy wiem jest członkostwo w stowarzyszeniu, wypatrzcie ustawa stowarzyszenia, tak? Pan tutaj radny wspomina dzieci, młodzież, nie są członkami klubu. Rzeczywiście mają te książeczki, mają badania lekarskie, są członkiem klubu sportowego, tak? Czy innym jest samo stowarzyszenie, które ten klub zawiązało. Ja bym nie chciał wchodzić w te wewnętrzne sprawy klubu. Od tego mamy stowarzyszenie, mamy tych stałych członków. Jak wspomniałem, prezydent oczekuje również informacji pisemnej ze strony samego stowarzyszenia i mam nadzieję, że ona w najbliższym czasie do prezydenta przyjdzie, wtedy pan radny mówi o tym również przekażemy. Ja członkami stowarzyszenia, wszyscy wiedzą doskonale o co chodzi. Rodzice są członkami stowarzyszenia, osoby dorosłe są członkami stowarzyszenia. Zarząd klubu składa się z 3 osób. Sytuacja w klubie jest bardzo dobrze znana. Ci rodzice po prostu, no niestety, ale nie są tak zdeterminowani, dzisiaj się gromadzą i zastanawiają się, co zrobić z tym faktem, ponieważ pan prezes stworzył im warunki zaporowe. I głównym celem, niestety, ale nie jest tworzenie grupy elitarnej, klubu, nie wiem, dla 5 osób, dla 4, może dla 10, tylko stworzenie sportu masowego, który jest dla wszystkich. Taki jest cel i takie zasady są powołania na podstawie statutu tego klubu i jak pan prezydent zapozna się ze statutem, to pan to stwierdzi. Natomiast wpisowe 1000 zł jest niedostępne. To jeszcze raz podkreślam. To jest przedmiotem sporu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jest kolejny panie radny. W mieście funkcjonuje kilkaset stowarzyszeń różnych.
i władza wykonawca, oni radni nie mają wpływu na to, co w tych stowarzyszeniach jest. Mają wpływ na kontrolę środków, które idą do stowarzyszeń, na kontrolę oczywiście zarządzania obiektów, jeżeli dane stowarzyszenie ma jakiś obiekt zarządzania, na to mam wpływ. A nie na wewnętrzne sprawy stowarzyszeń poszczególnych. Jeżeli przekazujemy dotacje co roku każdemu klubowi, to mamy prawo, naszym obowiązkiem, to nie jest prawo, ale to jest obowiązkiem i radnych, i pana prezydenta, obligatoryjne zainteresowanie się wydatkowaniem tych środków. Jeżeli pan tego nie będzie robił, to pan narusza dyscyplinę wydatkowania środków publicznych, bo pan nie wie, na co pan wydaje pieniądze. Tak ze sytuacja mówiła. Radny, podkreślałem, że w zakresie dotacji, środków, to mamy kontrolę i to kontrolujemy i rozliczamy. Poprzez na rok 2015 ten klub otrzymał bodajże kwotę 65 tysięcy i w zakresie wydatkowania tej kwoty będą przeprowadzone kontrole i zasadność wydawania środków, ale nie w zakresie wewnętrznych spraw stowarzyszenia, bo to jest coś zupełnie oddzielnego. Cel i misja powołania takich ośrodków jest określona i wydaje mi się, że znajomość statutu i pewnych paragrafów, które są tam zapisane, jest i to istotą rzeczy. Jeżeli przy rozliczaniu środków finansowych nie weźmie pan tego pod uwagę, to niestety jest to duży błąd. Dziękuję bardzo. Chciałbym złożyć ustną interpelację w sprawie podjęcia działań w kierunku przeprowadzenia debaty na temat rozwoju układu drogowego Grudziądza w kontekście zarówno planowanej budowy trasy ekspresowej S16, bo uważam, że jest strategiczna w połączeniu z budową już zaplanowaną do roku 2020 S5 i autostradą A1. Nawet jeżeli nie ma jej w aktualnych planach budowy, ale jest dalekosiężej strategii do 2030 roku. I zarówno chodzi o pokazanie, jak ta trasa miałaby przebiegać i jednocześnie jak miałaby być skomunikowana z dotychczasowym układem komunikacyjnym naszego miasta, ale także przeprowadzenia debaty na temat rozwoju układu komunikacyjnego. Chodzi tutaj o rozbudowę trasy średnicowej, budowę trasy dworcowej. Myślę, że taka debata by się przydała. Szczególnie, na co też chciałbym zwrócić uwagę, w naszej Radzie Miejskiej nie ma komisji, która zajmowałaby się problematyką planowania przestrzennego. To też jest kwestia do rozważenia. Mamy komisję sportu, mamy komisję promocji, wiele takich wąskich komisji, a jednocześnie nie mamy komisji dotyczącej planowania przestrzennego, a podejmujemy bardzo dużo uchwał, bardzo istotnych uchwał, które wyznaczają kierunki rozwoju miasta. No, de facto nie wiem, której komisji te kompetencje należałoby przypisać, więc może warto rozważyć. Może powołanie kolejnej komisji, może włączenie to w strukturę, której jest istniejące. Dziękuję. Pierwsze połowy kwietnia było podobne okazję tego typu spotkanie zrobić na temat wizji rozwoju. Postaram się tego typu spotkanie również zaprosić dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Bydgoszczy, pana Mirka Jagodzińskiego, jego przedstawicieli, być może kogoś z proponowania dróg ekspresowych autostrad generalnej z Warszawy, posłów, więc myślę, że żadną prawdę, bo tego typu dyskusja odbyła się na temat wizji rozwoju. Po wypowiedzi radnego Krzysztofa Kosińskiego odnośnie klubu KS Stal, myśmy jako nie ma tutaj zresztą przewodniczącego komisji sportu, ale kilka dni temu mieliśmy spotkanie właśnie w klubie KS Stal. Żałuję tylko, że nie było nikogo z rodziców, bo była doskonała okazja, aby spotkać się. Szkoda, no właśnie. Czy zostali zaproszeni? No właśnie, nie wiem, na to pytanie nie mogę powiedzieć, natomiast byłaby to doskonała okazja, aby przynajmniej przedstawiciele, tudzież myślę trener piłkarski, pan Tomasz Felt, jeśli dobrze kojarzę, mogli być na tym spotkaniu i rzeczywiście spotkać się oko w oko z panem prezesem Różyckim i uzyskać wyjaśnienia dotyczące rzeczywiście tak horrendalnej wysokiej stawki 1000 zł. Natomiast mogę panu tylko powiedzieć, panie Krzysztofie, że pan prezes Różycki na moje pytanie, bo też byłem skonwersowany, co wcześniej wiedział o tym 1000 zł, powiedział, że w statucie generalnie nie ma określonej kwoty mówiącej o wysokości i taką stawkę ustala sam prezes. Można tylko domniemywać, dlaczego akurat 1000 zł, a nie 100 zł symboliczne albo 20 zł.
Dokładnie. Natomiast jakby tylko kończąc moją wypowiedź, szkoda, że nie było na tej komisji sportu rodziców, którzy by są zainteresowani wstąpieniem w szereg stowarzyszenia. No i tyle. No, być może pan prezes zapomniał o tym, nie chciał tego zaprosić. Dziękuję bardzo. Próbowali też mówić się z panem prezydentem, próbowali to odwiedzić. Oczywiście pan prezydent wstępnie nie ma nawet czasu. Mówimy o pośrednictwie pana prezydenta, które było dość istotne. Natomiast podejrzewam, że na spotkanie nie zostali zaproszeni. Ci członkowie klubu, którzy są statutowymi członkami, domagali się walnego zebrania, złożyli stosowne pismo do prezesa stali. Oczywiście nie dostali odpowiedzi na to pismo, ani też nie uzyskali wskazania terminu tego walnego zebrania, o które proszą już od ponad miesiąca. Także generalnie temat jest jakby zamknięty, zaporowo potraktowany. Nie otrzymali nowych druków deklaracji, ani też nie mogą negocjować w ogóle wysokości wpisowego, który jest obligatoryjny, wynosi 1000 zł i no niestety, ale nie jest dla każdego w tym mieście. Jest być może będzie dla paru osób z tego klubu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydent. Bardzo proszę. Prezydent nie przyjął grupy rodziców czy mieszkańców, panie radny. Gdyby ktokolwiek do prezydenta, i tak dotychczas zawsze wygląda, że ktokolwiek się zgłasza do prezydenta, albo on, albo jego zastępcy, spotykają się z mieszkańcami. Proszę tutaj imputować, że prezydent nie chciał się spotkać z jakąś grupą ludzi. Być może nie mógł w tym tygodniu, bo go nie ma, po prostu jest fali w naszym mieście tarnackim. Więc jeżeli rodzice chcieli osobiście z prezydentem Majnowskim w tym tygodniu się spotkać, to rzeczywiście do tego spotkania nie mogło dojść, po prostu prezydenta fizycznie w mieście nie ma. Jeżeli w zeszłym tygodniu chcieli się ze mną na przykład spotkać, to jest też prawdopodobne, byłem na urlopie. Być może dlatego też nie doszło do takiego spotkania. Natomiast nie ma takiej możliwości, aby prezydent odmawiać spotkań z mieszkańcami, panie radny. Prezydent spotyka się z mieszkańcami, jeżeli będzie grupa inicjatywna, będzie grupa rodziców, będą jacyś chętni, czy młodzież, to prezydent każdorazowo odpowiada pozytywnie i na pewno znajdzie czas, aby do takiego typu spotkania doszło. Natomiast wracając do Komisji Sportu, to szanowni państwo, ja to przewodniczący danej komisji zaprasza gości na takie spotkanie, więc jeżeli przewodniczący komisji nie zaprosił rodziców, czy też pana trenera Frejka, no to po prostu by nie było fizycznie, tak? To radni organizują spotkania sobie w terenie, organizują swoje komisje, przewodniczący aprobuje te spotkania i to państwo zapraszacie sobie gości, na jakich macie ochotę. Prezydent państwa pracy nie ingeruje. Dziękuję bardzo. Jedno słowo nastąpiła ze strony biura obsługi prezydenta. Zresztą pani, która obsługuje biuro, może to poświadczyć. Pan prezydent nie miał woli spotkania się, powiedział, że zna bardzo temat, bardzo dobrze temat i nie chce się spotkać. Taką otrzymałem odpowiedź ja osobiście, bo pośredniczyłem w organizacji tego spotkania. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, proszę. Przepraszam, rodzice, bo rodzice do prezydenta tutaj nie pukali, że mają wolę się spotkać, tak? Więc tutaj proszę nie mieszać opinii publicznej, tak, w faktach. Nie mieszamy opinii publicznej w faktach. Są to fakty takie, że pan, który odpowiada za tą sekcję piłkarską, pan trener, pan Frelek, nie mógł ustalić spotkania. Oczywiście ono nastąpiło w terminie późniejszym, ale to już po pewnych zdarzeniach, które miały miejsce. Ale w tej pierwszej fazie, kiedy było bardzo gorąco, kiedy było bardzo źle, niestety takie spotkanie nie miało miejsca. Dziękuję bardzo. Jeżeli mówimy, doszło do skutku i on uczestniczy w tym spotkaniu, przekażę panu prezydentowi Szczesnickiemu głos. Panie prezydencie, proszę. Szanowni państwo radni, spotkanie trenera tej sekcji piłkarskiej z panem prezydentem odbyło się w moim towarzystwie i pani naczelnik Wydział Kultury, Sportu i Promocji. Co więcej, tak jak powiedział pan prezydent, na posiedzenia komisji zaprasza gości przewodniczący tej komisji. Pan trener był obecny na terenie klubu sportowego w tym czasie i takie zaproszenie mogło zostać wystosowane. Widocznie pan przewodniczący nie uznał za stosowne zaproszenie i wysłuchanie drugiej strony, ale w każdej chwili oczywiście taka możliwość na pewno istnieje. Także taka możliwość spotkania była, ale nie skorzystano z niej. Pan Maciej Ganowski, pan Piotr Rode. Czy panowie coś do tych odpowiedzi pisemnych? Bardzo proszę pan radny Ganowski. W zabytkowym budynku Dolnego Olimpiku na rynku plastikowych okien, na jakiej podstawie konserwator zabytków odstąpił od tego, dostałem śmieszną odpowiedź od konserwatora. Jest to w ten sposób, że uzgodnienie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków takiego rozwiązania bynajmniej nie jest przeoczeniem, lecz wynikiem ustaleń dokonanych z inwestorem uwzględniających szereg dodatkowych warunków konserwatorskich.
No ja mam pytanie, żeby to było transparentne, jakie inwestor musi, na jakie ustępstwa musi pójść, albo jakie poczynić ustalenia, żeby inni także uzyskali takie odstępstwo. Jakie są jasne kryteria? Czy to jest w jakiś sposób ustalone przez konserwatora? Tak, jakie to były ustępstwa? Tym bardziej, że ta inwestycja całkowicie została z informacji, jaką ostatnio konserwator udzielił, została całkowicie przez niego wstrzymana. Dzisiaj ten obiekt wygląda, jak wygląda. Zatem no, może warto się zainteresować co do polityki konserwatora wobec tej inwestycji. To jest pierwsze. I drugie zapytanie dotyczyło parkingu przy pasażu handlowym na Alei 23 stycznia. No nie do końca, znaczy absolutnie nie zgadzam się z tą odpowiedzią. Odpowiedź jest w tym duchu, znaczy spadałem propozycje, czy w tym duchu toczyły się tam dyskusje, aby urządzić parking na części boiska gimnazjum i części boiska drugiego liceum. I taka też była propozycja kiedyś prezesa MPGN-u. Pojawiła się też inna propozycja, aby część targowiska przekształcić w parking. I taka jest odpowiedź, że dzisiaj 1/3 boksów jest tylko i wyłącznie wynajęta i jakby nie ma potrzeby robienia parkingu. No, można powiedzieć w inny sposób. No, 1/3 boksów jest wynajęta, dlatego że tam nie ma jak zaparkować. I być może trzeba popracować nad w ogóle zmianą filozofii funkcjonowania tego pasażu. Może powinien być to zielony rynek, może ta formuła, która jest do dzisiaj forsowana, jest po prostu już się nie sprawdza, ale do zmiany tej formuły funkcjonowania tego pasażu niezbędny jest parking. I pomysł polegający na tym, aby pasaż przekształcać w parking, a tak z tej odpowiedzi wynika, no po pierwsze, ja byłem na spotkaniu z kupcami, on jest bardzo kontrowersyjny i kupcy się na to nie do końca godzą, bo to jest zburzenie części budek, no, czegoś, co tam zostało zainwestowane, no jest to jakaś tam ostateczność i pytanie, czy jest sens pójścia w tym kierunku, czy jednak nie lepiej zagospodarować teren, który jest no, nijak zagospodarowany. To, co cały czas, o czym cały czas mówimy, że i jedna szkoła, i druga szkoła tak naprawdę nie ma dzisiaj porządnego boiska. Obszar jest tam bardzo duży. Można by w ten sposób zwiększyć liczbę miejsc parkingowych, chociażby na przykład przenosząc parking, który jest dzisiaj zlokalizowany na rogu Toruńskiej, tak? Który koszmarnie wygląda i który powinien zginąć w tym miejscu. Przecież inwestycja pasażu handlowego, która została przeprowadzona, nie wiem, 10 lat temu, albo i dłużej, no między innymi miała spowodować, że ten kwartał na styku Alei 23 stycznia i Toruńskiej no, zostanie zabudowany i zniknie tam koszmar. Budek, a co tam zrobiono po 15 latach? No jest jeszcze gorzej niż kiedyś i jest parking, który no oczywiście zaspokaja w jakiś sposób zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, ale jest to rozwiązanie jakieś doraźne, które powinno zginąć. Dlatego mówiłem, i to też jest pewna kwestia podejścia strategicznego. To nie o to chodzi, że to ma być zadanie MPGN. Przecież grunt szkoły jest gruntem miejskim. MPGN jest spółką miejską. To jest kwestia dogadania się i spojrzenia na to strategicznie, czyli zrobienia jednego porządnego boiska dla dwóch szkół, zrobienia miejsc parkingowych, może w ten sposób ożywienia pasażu handlowego i zlikwidowania koszmarnego parkingu na rogu 23 stycznia i Toruńskiej. I tego typu jakby konstruktywnego podejścia bym oczekiwał. Niestety z tej odpowiedzi to nie płynie. Szkoda. Dziękuję. Nie jest odpowiedzialny za to, co zupełnie inny organ. Natomiast nie do końca pana informacja zgodziła z tym, że to wojewódzki konserwator wstrzymał tę inwestycję. To nie tak do końca jest. Tak. Wypowiedź konserwatora w telewizji kablowej, który mówi, że przesunięte są okna w osi. Wypowiedź sprzed drugiego roku. Tak, natomiast mówimy o wstrzymaniu inwestycji. Ta inwestycja, jak wiemy, stoi chyba 2 czy 3 lata. Tak, to jest problem częściowo sąsiedzki, częściowo ingerencji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, częściowo w budowy tymczasowych okien technologicznych do jakby
dostępności wielkogabarytowego wyposażenia tego domu i odbyłem kilka spotkań z właścicielem tej nieruchomości, z Pinbudem, z Wojewódzkim Konsortium Zabytków po to, aby ta inwestycja ruszyła. Niestety nie ma póki co woli, aby ona szła dalej, może jest pomysłu i środków finansowych, aby ona była dalej finansowana. Pamiętajmy, że w pierwszym etapie była współfinansowana ze środków unijnych również RPO naszego województwa kujawsko-pomorskiego i to dofinansowanie, ta promesa została cofnięta, więc też nie została przyznana inwestorowi. Sądzę, że jakieś powody ku temu były. Natomiast w kwestii parkingu ja nie kojarzę odpowiedzi dla pana radnego, bo jej nie podpisywałem, być może nie wiem, nie pamiętam, natomiast postaram się jeszcze raz przyjrzeć się tematowi tego parkingu, być może przez to, że byłem na urlopie, bo te kwestie leżą w moich kompetencjach i zobaczymy, co tam jest z tym parkingiem. Też nie pamiętam, czy dotyczyło tego terenu, ale tam no, bodajże wcześniej też był cmentarz i nie pamiętam, czy tam też nie było wstrzymania budowy parkingu ze względu na to, że tam wcześniej pan Egropolie. Ale to musiałbym dokumentacyjnie wrócić, postaram się temat, to związać się panu radnemu, dać komplet informacji na ten temat związany z planistyką. Natomiast, szanowny panie radny, nie możemy ingerować w tereny prywatne, jakim jest po prostu teren z PSS-em, tak? To jest teren spółdzielni i to oni decydują, co na ich terenie jest, dopóki nie ma tam zagrożenia zdrowia, życia, no to nie możemy ingerować, tak? A jeżeli takowe jest, no to od tego mamy czy to Pinbud, czy inne instytucje, które mogą nakazać przywrócenie bezpieczeństwa. Sama estetyka, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, no nie możemy mieć wpływu na to, czy inwestor w danym momencie chce budować ten swój dom handlowy, czy nie chce. Miasto poszło na wszelkie ustępstwa, choćby z miejscowym planem. Ja osobiście byłem zaangażowany, aby to SPOM również od tyłu miało też dojazd do swojego budynku, tam na stanowicy Kwiatowie, myśmy tam robili konfigurację z zamianą gruntów ze spółdzielcami, aby jak najbardziej ułatwić, aby ta inwestycja ruszyła. No niestety no, kryzys kilka lat temu, który przyszedł, w ogóle zapaść właśnie handlu, wstrzymała plany inwestycyjne i inwestor, który chciał wspólnie, bodajże firma Nestor chyba z Lublina, który chciał wspólnie inwestować w ten projekt, wycofała się z całego projektu. Może być na zdalnym cmentarzysku, a parking nie. No. To z tym filozofią się do końca nie zgadza. Drugie, jeżeli chodzi o grunt PSS-POM, oczywiście, że miasto nie może ingerować, aczkolwiek miasto może być bardziej aktywne, panie prezydencie. Niedawno zrealizowaliśmy wielką inwestycję, chociażby w kontekście PPP. Dlaczego miasto na przykład nie podjęło inicjatywy, że sterowanie ruchem, które zostało wybudowane, piękny budynek na ulicy Dworcowej, już nic nie stało na przeszkodzie, żeby dogadać się z PSS-POM, i na przykład stworzyć partnerstwo publiczno-prywatne i tam umieścić to na jego terenie, na przykład po części wspierając jego inwestycje. Jest dużo różnych możliwości, które można by wykorzystać, niestandardowych, bo widać, że no niestety PSS słabo sobie radzi z tak bardzo dobrze położoną parcelą. Być może wymaga jakiegoś wsparcia, a miastu powinno zależeć, aby to miejsce, które jest jednak centralnie położone, no wyglądało zdecydowanie lepiej. Co do prowadzenia tam parkingu, więc ja mam przeciwko tam parkingowi, ale wydaje mi się, że nie wiem, czy on spełnia wszystkie warunki sanitarne. I czy nie może miasto też podjąć bardziej rygorystycznych działań, aby ten parking zaczął, jeżeli tam już ma być parking, zaczął lepiej wyglądać. Jeżeli przecież są przepisy, które mówią o tym, w jakim miejscu parking może być zlokalizowany, chodzi tutaj o leje i tak dalej. No nie wiem, czy on jest taki bezpieczny dla środowiska, czy spełnia wszystkie wymagania. Więc myślę, że powinniśmy być bardziej aktywni. Niestety ja wiem, że może estetyzacja to nie wszystko, a trzeba pamiętać, że to może nie jest najważniejsze, ale trzeba pamiętać, że wiele miast dzisiaj przykłada bardzo dużo uwagi do estetyzacji, powołuje referaty estetyzacji, próbuje podejmować właśnie działania, aby upiększać miasto, no a my nie możemy sobie prowadzić od wielu lat z tą parcelą centralnie położoną. Funkcjonujący, no to będę plany w tym miejscu, natomiast gdybyśmy chcieli legalnie wybudować parking, musimy się
opierać się przepisy prawa budowlanego do wydania na podstawie wydanego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego musimy uzyskać opinię wojewódzkiego konserwatora zabytku. I znowu stajemy przed tym urzędem, to on będzie musiał wydać opinię, czy nam wyda zgodę na budowę w tym miejscu parkingu, czy nie. Nie chciałbym przesądzać, czy rzeczywiście tam z tym cmentarzem było, tak jak mówiłem wcześniej, czy nie. Ja panu postaram się komplet informacji na ten temat zebrać i przekazać. Natomiast, szanowny panie, nie można popatrzeć o PPK, bo bez perspektywy budować tak zwanych projektów hybrydowych w partnerstwie publicznym z Wybakiem w oparciu również o wsparcie środków unijnych. Ta możliwość jest dopiero odblokowana od nowej perspektywy na lata 2014-2020 i o tego typu projektach również w mieście myślimy wspólnie właśnie z inwestorami prywatnymi, aby inne parcele miasta uporządkować, tak? Natomiast w przypadku budowy centrum sterowania ruchem, po pierwsze pamiętajmy, że mieliśmy środki ograniczone na rozwój niskoemisyjnego transportu w RPO województwa. Na nasze miasto to było tam kilkadziesiąt milionów i tyle, i ani złotówki więcej, bo to było podzielone pomiędzy miasta, które posiadają rozwiska tramwajowe Bydgoszcz, Toruń i Grudziądz i każdy według swojej wielkości otrzymał konkretne środki, a nie więcej. Natomiast rezygnacja z lokalizacji w tym miejscu centrum, no przede wszystkim wiązała się z bardzo dużym kosztem przebudowy gazociągu średniego ciśnienia, który idzie właśnie na skrzyżowaniu Alei 23 stycznia i ulicy Toruńskiej, bo tam dokładnie idzie gazociąg. I inwestycja tam posadowienia budynku sterowania ruchem wiązała się z nakładami tam już w miliony złotych, na co mieliśmy wsparcia unijnego. Stąd decyzja, aby wybudować centrum sterowania ruchem do budynku i przyklejenie je do dyrekcji Miejskiego Zakładu Komunikacji. Które z radnym Czerkiem proponowaliśmy, żeby był umieszczony w młynie, a ten młyn prawdopodobnie został sprzedany. Jeżeli ten projekt jest aktualny, to być może trzeba podjąć dialog z PSS-Społem, żeby może to w tym miejscu zlokalizować, również centralnie, z korzyścią dla tego miejsca. Pan radny Wiezierski. I pani radna Makowska. Pan radny Smolary. Tej sprawy, o której mówił Maciej, w związku z tym pan Kuliński podał mi głos. Ja chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że tam, gdzie są możliwości wybudowania boisk w gimnazjum i w liceum, jest teren nie tylko, że były cmentarze, ale również tam jest przepiękny drzewostan, zabytkowy zresztą. I mam nadzieję, że jeśli w ogóle będą jakiekolwiek pomysły na zbudowanie tam boiska dla drugiego liceum, dla gimnazjum, to tak będą te boiska usytuowane, że nie zniszczą tej infrastruktury zieleni, która jest, mam nadzieję, zabytkowa. A chciałam przy okazji powiedzieć, że będąc jeszcze pracownikiem teatru, był remont budynku obecnego teatru, gdzie konserwator wojewódzki zabytków, uznając, że jest to obiekt zabytkowy w części zabytkowej miasta, nie pozwolił nam zainstalować okien plastikowych i rzeczywiście były to zainstalowane okna drewniane. Również były zainstalowane drzwi drewniane na hole boczne. Potem się okazało po kilku latach, że te drzwi boczne drewniane się spatrzyły, ponieważ technicznie to tak zostało wykonane, że zresztą pewno inaczej nie można było. W związku z tym konserwator zabytków w tym momencie, mając taką sytuację, pozwolił na zainstalowanie, na zmianę drzwi plastikowych, które po prostu, kolokwialnie mówiąc, udają drzwi drewniane. Czyli tutaj wojewódzki konserwator zabytków w tym przypadku był elastyczny i wziął pod uwagę sprawy techniczne. Także rzeczywiście, a poza tym ja uważam, że dobrze, że jest wojewódzki konserwator zabytków, bo być może, że uratuje Maćku nasz młyn. Uważniony do zadania pytania przez zaprzyjaźnionych taksówkarzy. Czy z okazji modernizacji sieci tramwajowej zostanie zlikwidowany postój taksówek na kartoflanym rynku? Bo tam już słup stoi.
abstrakcyjny, tam gdzie był postęp zasadowy. Przedłożony wiadomo. Panie prezydencie, proszę. Jakieś spotkanie z taksówkarzami mam przewidziane na jutro, nie wiem czy w tej sprawie. Natomiast pan dyrektor Burgała nadzoruje tam inwestycje. Na pewno udzieli pan na informacji za chwilę. Tak, po stronie akcentów będzie. Czy przy rekrutacji do szkół średnich nadal są przewidywane, narzucane odgórnie limity punktów? Wielu nauczycieli wnosi o likwidację tych limitów. Ich zdaniem w ten sposób nie będzie sztucznego, urzędniczego regulowania poziomu szkół. Chciałbym jeszcze zapytać, jak liczne klasy w szkołach średnich są przewidywane w przyszłym roku i czy będzie możliwe zmniejszenie liczebności klas, a co za tym idzie zwiększenie liczby oddziałów klasowych. No i w ten sposób zwiększenie poziomu nauczania. Nauczyciele skarżą się, że klasy liczące 35 osób to strasznie dużo. I teraz pytanie jeszcze dotyczące innego tematu. Chodzi o platformę zakupową. Skąd mam dobry pomysł? Tylko dlaczego do udziału w realizacji tego pomysłu odgórnie zmuszane są na przykład instytucje miejskie, które tego dobrodziejstwa nie bardzo chcą. Czasem oszczędność jest znikoma, a duża jest komplikacja organizacyjna. Rady w naborze do szkół gimnazjalnych na rok szkolny 2015-2016 nie będą obowiązywały progi punktowe, co nie znaczy, że z dowolną liczbą punktów będzie można się dostać do dowolnie wybranej szkoły oczywiście, tak? Przykładowo, jeżeli to będzie nabór do któregoś z liceów, to oczywiście według liczby punktów ci uczniowie będą się mogli dostać w miarę wolnych miejsc. Jeśli chodzi o drugie pytanie, liczba uczniów w klasie, przewidujemy, że to będą 34 osoby. Nie przewidujemy, żeby kosztem zmniejszenia liczby uczniów w klasie było więcej utworzonych klas. Jeśli chodzi o grupę zakupową, to ja rozumiem, że to nie chodzi o zmuszanie do przystąpienia do czy korzystania z usług grupy zakupowej, a chodzi o przekonanie do tego, że udział w tej grupie pozwoli na uzyskanie pewnych oszczędności, bo wiadomo, że przy ilościowo większym zakupie jednostkowym można uzyskać lepszą cenę. I też nie chodzi o to, żeby, bo jest to niemożliwe, tak, żeby każdy zakup przechodził przez grupę zakupową. Są tak jednostkowe zakupy, tak indywidualne, że one oczywiście przez tą grupę zakupową na pewno nie będą przeprowadzane. Natomiast co do zasady, to co można przez grupę zakupową przeprowadzić i można w związku z tym uzyskać korzystniejszą cenę, powinno być przez tą grupę robione. Też kosztuje, bo przypominam, że otrzymaliśmy bardzo duże wsparcie z regionalnego programu operacyjnego, czyli środki unijne, a każdy z samorządów, chcąc nie chcąc, będzie musiał się przygotowywać do platformy elektronicznej zamówień publicznych, w tej chwili wchodząc z zmiany przepisów, gdzie tak naprawdę już niedługo będą aukcje elektroniczne tak naprawdę na wszystko, co będzie dotyczyć prawa zamówień publicznych. Oczywiście przy wszelkich zmianach zawsze pojawiają się turbulencje i opory wśród różnych pracowników. To jest jakby zrozumiałe, gdzie przeważnie no boją się czegoś nieznanego, czego jeszcze nie wiedzą, muszą czas poświęcić, bo to, co robił 20 lat, było dobrze i pasowało do tego, tak? A nagle jest jakaś zmiana. Ja myślę, że pamiętajmy, że nie możemy tutaj patrzeć indywidualnie z punktu widzenia danej placówki, danej jednostki organizacyjnej, tylko globalnie z punktu widzenia właścicielskiego, jakim jest miasto Grudziądz. I zapewniam pana radnego, że z tego poziomu na pewno te zyski globalne będą. Przede wszystkim standaryzacja usług, standaryzacja zamawiania poszczególnych przedmiotów z tej platformy zakupowej, którą utworzyliśmy. My też tak naprawdę się do tego uczymy. To nie oznacza, że za tydzień, za dwa będą od razu zyski. Tak? Mogą się pojawić za pół roku, za rok nawet. Natomiast będzie sensowny, przejrzysty boj. Tak? Jesteśmy w XXI wieku. Jak wspomniałem, przygotowana w tej chwili nowelizacja choćby prawa zamówień publicznych, gdzie wszelkie roboty już budowlane, na przykład przetargi na drogi, na remont dróg, to wszystko już będą aukcje internetowe. Zgłosi się, nie wiem, 10 wykonawców, sobie wybierzemy 5 najlepszych z najlepszymi referencjami, więc to oni nie będą widzieć siebie, ale będą widzieć aukcję, będą ceny obniżać w dół, tak? Czyli nie będzie na zasadzie jednej oferty,
złożonej pisemnie danego dnia o danej godzinie, tylko będzie tak zwana dogrywka jeszcze, tak? Dzięki temu wszyscy go panie bardzo dużo zaoszczędzi. Wydaje mi się jednak, że takie odgórne uszczęśliwianie na siłę nie zawsze przynosi dobre rezultaty. Dziękuję bardzo. Chodzi o kwestię trzech ogrodów działkowych umiejscowionych obecnie na prywatnym terenie. To jest przy drodze łąkowej, tam są chyba, jeśli nie mylę, Kopernik, ogród działkowy, kolejarz, chyba Zacisze, tak jak dokładnie. Mieszkańcy oczywiście wiedzą, że pan prezydent podjął działania prowadzące do tego, żeby nastąpiła zamiana gruntów, żeby to zostało utrzymane, a pytanie jest z uwagi, że są różne informacje. Na jakim jest etapie obecnie sprawa tych ogrodów działkowych? Czy coś już wiadomo o możliwości zamiany tych gruntów? To jest moje pierwsze pytanie. I drugie pytanie chodzi konkretnie o termorenowację Szkoły Podstawowej nr 18. Czy w tym roku jest możliwość przeprowadzenia termorenowacji tego obiektu? Tam jest zainwestowane stolarkę już okienną. Szkoła dba o to, żeby się rozwijała, ale też wygląd zewnętrzny, kwestia oszczędności też była dosyć istotna. Czy w tym roku będzie możliwość przeprowadzenia termorenowacji? Dziękuję bardzo. Spadkobierca właściciela Kulawskiego, który był właścicielem tych terenów, na których zlokalizowane są te trzy ogrody działkowe, a stroną postępowania nie jest prezydent Grudziądza, tylko Skarb Państwa, którego reprezentuje wojewoda Kulawskiego. Więc tak naprawdę, jeżeli mówimy o zamianie gruntów, to czy jak jest, to może dojść. Ja myślę, że najprawdopodobniej ten proces oczywiście będzie trwał latami, ale dojdzie do takiej zamiany, że ci działkowcy, które tam, gdzie mają urządzone te ogrody, nadal tam pozostaną. Natomiast właściciel otrzyma grunt zamienny, można nawet dostać pod Krakowem, tak? Bo tu jednak Skarb Państwa ma grunt w całej Polsce. Jeżeli pan naczelnik Witkowski by mnie uzupełnił, bo też nadzoruje tę sprawę i dodał kilka informacji, to bardzo bym prosił. Za chwilę odpowiem o termomodernizację. Pani wojewody, w tym spotkaniu uczestniczył pan prezydent, moja osoba, jak również przedstawiciele ogrodów działkowych, przewodniczący Włocławsko-Toruńskiego Okręgu. Spotkanie to miało w zakresie likwidacji ogrodów działkowych, opłaty odszkodowań. Przedstawione zostały opinie prawne ze strony naszej, ze strony prezydenta, jak również ze strony wojewody. Też ogrody działkowe zajęły swoje stanowisko w tym zakresie, gdyby, no, prosząc o to, aby tych ogrodów nie likwidować, aby znaleźć sposób na rozwiązanie tego problemu, chociażby właśnie poprzez zamianę tych gruntów, którymi właścicielem jest pan Kulewski, na jakieś inne grunty Skarbu Państwa. Pani wojewoda nie złożyła póki co żadnych, bym powiedział, wiążących deklaracji, natomiast zobowiązała się do tego, że porozmawia z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa, która takie grunty chociażby na terenie miasta Grudziądza posiada i jeśli będzie taka możliwość, to zostaną podjęte rozmowy właśnie w tym kierunku, aby te ogrody nadal mogły funkcjonować i aby pan Kulewski po prostu został zaspokojony w inny sposób, chociażby albo spieniężenia tego majątku poprzez wykupienie przez Skarb Państwa tych nieruchomości, albo w procesie zamiany. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy to będzie w tym roku, czy w przyszłym. Nie wykluczamy oczywiście podobnego programu, jaki realizowaliśmy na innych obiektach wspólnie z Kuratorem Urzędem Pracy. Znaczy, tych środków nie ma, one się w ciągu roku zmieniają. Natomiast w ogóle, jeżeli chodzi o termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, to jesteśmy w trakcie powstawania dużego programu termomodernizacyjnego wszystkich obiektów, a obiektów miasta posiada ponad 200. Myśmy wstępnie wytypowali do samego programu około 120. W tej chwili budujemy dużą bazę danych, zbieramy dane nie tylko z zużycia energii cieplnej, ale też energii elektrycznej, wody, ilości użytkowników, powierzchni, kubatury i tak dalej. Taką bazę tworzymy. To jakby pierwszy etap budowania w ogóle planu miejskiej emisji dla miasta Grudziądza, dużego dokumentu, który jest podstawą do otrzymania środków unijnych.
I tutaj widzimy dwie możliwości. Pierwsza w ramach regionalnego programu operacyjnego Kujawsko-Pomorskiego, druga w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko. Najprawdopodobniej, że ani jeden program, ani drugi w tym zakresie, w tych osiach nie ruszy właściwie w pierwszych 3 kwartałach tego roku. Być może w ostatnim kwartale będą ogłoszone konkursy, do których to zamierzamy przystąpić. Już mają dokumentację wytypowane obiekty. Myślę, że również wśród nich będzie szkoła podstawowa 18. Przy czym mówiąc o termomodernizacji i o założeniu niższej emisji na terenie obszaru całego miasta, nie mówimy tylko jak gdyby o wymianie okien, o uszczelnieniu zewnętrznej elewacji poprzez dodanie, nie wiem, styropianu, tak? Poprzez przeizolowanie stropu. Mówimy również o źródle ciepła, o węzłach cieplnych, o źródłach tego ciepła, o chłowniach lokalnych, o nitkach poszczególnych, o grzejnikach, o automatce pełnej, tak, o fotowoltaice ewentualnie na dachu, więc chcielibyśmy do wytypowanych budynków podejść bardzo kompleksowo, aby już tak nowocześnie i inteligentnie zarządzać wszelkimi mediami, które do danej obiektu użyteczności publicznej w mieście przychodzą. Dziękuję panie prezydencie, że ta marka czeka, który wcześniej zadawał 2 pytania, może on jeszcze to pan radny powtórzy. Bardzo dobrze. Dotyczyło odpadów wielotu, aby tam postawić pojemnik na zbieranie tych odpadów. Ja bardzo proszę Zarząd Dróg Miejskich, o ile mam w budżecie środki, aby tego typu pojemnik z panem radnym się skontaktować i posadzić, postawić po końcu ostatnie wielotu, ale panie radny, znając życie, to tam, gdzie te pojemniki stoją, na te wszystkie odchody i te woreczki, to dalej te ci właściciele, gdyby ich nie pobierają, to jest tak naprawdę kultura każdego właściciela, czy przy sobie taki zestaw nosi, bo to, czy on to weźmie woreczek z pojemnika publicznego, który gdzieś stoi, czy ma jakąś złotą reklamówkę przy sobie, tak foliową woreczek i posprząta po swoim pupilu, to tego nie upilnujemy. Druga, pana pytanie było o Straży Miejskiej. Przy czym ja też chciałbym powiedzieć, że z strażnikami, z policją jest tak, że jak oni się pojawiają, to każdy z właścicieli tych szkolonogów zachowuje się powiedzmy poprawnie, tak? Tylko patrol odjeżdża, od razu te odchody, po prostu widzę, że nie jest problem rozwiązany, to jest problem całej polskiej kultury właścicieli, ale pan komendant, mam nadzieję, że ma dane statystyczne, ile środków restrykcji czy pouczeń w ubiegłym roku dla właścicieli czworonogów. Problem, który poruszył pan wiceprzewodniczący, poruszył go szeroko, a elementem tego programu były te popularne psikupy, aczkolwiek chodzi o czystość. Powiem tak, że mieszkańcy Grudziądza mają generalny problem z przestrzeganiem przepisów, a szczególnie przepisów prawa miejscowego. Rozpoczynając od posprzątania chodnika przed swoją posesją, odśnieżenia tego chodnika, poprzez obowiązki związane z niepaleniem tytoniu na przystankach komunikacji miejskiej, co też jest przepisem prawa miejscowego uchwalone. Również te dzikie wysypiska, o których tutaj pani radna Nowak mówiła, które w dużej większości są małymi miejscami, w których się to gromadzi, aczkolwiek jest tego dużo. Nie mamy już w tej chwili takich dzikich wysypisk, których jeszcze niedawno żeśmy wywozili po kilka czy kilkanaście ton nieczystości gdzieś zrzuconych, są to małe uciążliwe. Myślę, że na przyszłej sesji Rady Miejskiej pan prezydent w swoich informacjach będzie mógł przedstawić inicjatywę, z którą wychodzimy w tym zakresie i zaczniemy to już w miesiącu marcu. O szczegółach na pewno państwo radni się dowiecie. Wracając do tych piesków, to nie tylko pojemnik specjalnie zrobiony dla piesków. Uchwała Rady Miejskiej pozwala w tej chwili nieczystości praktycznie wyrzucać do każdego pojemnika, który obywatel napotka. Nie musi szukać tego na odchody psie. Może to wrzucić do każdego pojemnika. To jest jedna rzecz. Druga, ile tego jest? My w 2014 roku, ogólnie rzecz mówiąc, do zwierzyny, tak to nazwijmy, podjęliśmy prawie 2000 interwencji. Z tego 1210 dotyczyło właścicieli psów nie wywiązujących się ze swoich obowiązków.
Ja tu mam tak ogólnie niewywiązujących, czyli i puszczanie psa luzem, i niesprzątanie po tym piesku, jak również i nieszczepienie, które niestety staje się dosyć powszechne. Nieszczepienie psa. Strażnik w tej chwili ma ode mnie takie polecenie, jeżeli podejmuje działanie w stosunku do właściciela psa, to poza tym, że go rozlicza za jakąś nieprawidłowość, to musi obowiązkowo sprawdzić, czy ten piesek był zaszczepiony. W 50% okazuje się, że te pieski są nieszczepione. Z tych 1210 wykroczeń stwierdzonych w stosunku do właścicieli, prawdą jest, że tylko 145 zostało ukaranych mandatami karnymi na kwotę 22 150 zł. Jest to kwota mniej więcej taka porównywalna od podatku, który kiedyś właściciele piesków płacili, jak pan radny pamięta, bo wtedy mówiliśmy o kwocie 30 tysięcy złotych. 19 wniosków na właścicieli zostało skierowanych do sądu. Pan prezydent Malinowski na początku stycznia, jak co roku, spotykając się ze strażnikami miejskimi i określając priorytety zadań na 2015 rok, postawił jednym z głównych czystość miasta. My w tej chwili się tam trochę przegrupowujemy, robimy nowy program, między innymi w tym. Co się stało? Jak strażników poleciłem im zwiększenie restrykcyjności w stosunku między innymi do właścicieli psów, no to mam teraz takie wycieczki do siebie ze skargami na strażników, bo sąsiad ma większego psa. Na jednym z osiedli nawet mieszkańcy przed swoim blokiem, który jest teren publiczny, postawili tabliczki, teren prywatny, i oni uważają, że na tym terenie psy mogą robić kupę. Na innym osiedlu ogrodzili swój dom i na terenie swojej posesji postawili tabliczkę zakaz wyprowadzania psów, ale za płotem sąsiadowi to ten pies już może robić co chce. Także to jest taki problem bardzo złożony, trudny, aczkolwiek w tym roku będziemy się tym problemem zajmować i na pewno zwiększymy restrykcyjność w tym zakresie. Pan dyrektor Mogała, dokumentacja na kelinkową. Jest dokumentacja na kelinkową. Szukamy tej źródła finansowania, tę kelinkową wprowadzić. Rzeczywiście jest to ważna ulica, gdzie jest duży ruch komunikacyjny, jest w stanie technicznym, natomiast na chwilę obecną jest brak środków finansowych, aby generalne ramowo realizację tej ulicy przeprowadzić, natomiast jesteśmy gotowi dokumentacyjnie. Mamy wszelkie uzgodnienia i tylko tego typu środki. Panie dyrektorze, jaki kosztorys opiewana jaką kwotę? Około 5 milionów złotych potrzebujemy środków na generalny remont ulicy Kalinkowej. Jak tylko tego typu środki, czy możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania, choćby z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych się pojawi, tego typu zadanie będzie jako jedno z priorytetowych realizowane. Na fakt biletów natomiast dzieci z małych szkół są pokrzywdzone. No niestety w odpowiedzi uzyskałem, że bez wsparcia zewnętrznego nie ma możliwości przeprowadzenia takich zajęć. Prosi chociaż o 4 godziny nauki pływania dla takich dzieci, które nie mają możliwości w szkołach. Natomiast druga część pytania, pytałem o otwartość basenów w soboty, w niedzielę. Tutaj niestety nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, dlatego bym poprosił jeszcze raz o... Ma pan przy sobie tą odpowiedź? Nie, teraz... No to żeby, bo tam, jakbym przeczytał ostatnie akapit, ma pan odpowiedź dokładnie. Dobrze, jeszcze raz dokładnie przyjrzę. Odpowiedź napisaliśmy panu radnemu, że te baseny nie są czynne, bo było tylko zainteresowanie, ale po pana pytaniu sprawdzimy, jakie jest potencjalne zainteresowanie korzystaniem z basenów w te dni, jeżeli będzie wystarczająco duże, bo to z tym są związane oczywiście koszty. To te baseny będą wtedy uruchomione. Czy rozumiem, że na okres trudny te baseny będą uruchomione, tak? Sprawdzimy, jakie jest potencjalne zainteresowanie tymi basenami. Dobrze, chciałbym też zadać kolejne pytanie. Otóż w materiałach na dzisiejszą sesję otrzymaliśmy również projekt w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Grodzkiego Budżetu Obywatelskiego. Wydawało mi się, że dzisiaj będziemy tutaj podejmować tą uchwałę, tak? Mamy tutaj w harmonogramie działań podjęcie uchwały miesiąc luty.
Chciałbym się zapytać, dlaczego to jest przesunięte na, prawdopodobnie na kolejną sesję. Proszę bardzo. Państwo, mam wrażenie, że kolega radny nie był na ostatnim posiedzeniu wspólnej komisji, gdzie przedstawiliśmy ten projekt, chyba, czy... No tak, bo no wczoraj we wtorek miało być jakieś spotkanie. Nie, to już odpowiadam. To znaczy spotkanie się odbyło, ustaliliśmy podział, to jest projekt podziału Grudziądza na 10 okręgów, zdecydowanie lepszy niż ten, który był zastosowany w poprzednim, poprzedniej edycji. Proszę nie mylić podziału Grudziądza na okręgi w kontekście budżetu obywatelskiego z podziałem na dzielnice, bo niektóre dzielnice zostały połączone, na przykład Kuntersztyn i Tuszewo, Owczarki zostały połączone. Pan naczelnik Wichowski bardzo intensywnie pracuje nad opisem teraz tych okręgów. Mamy obiecane to, czy mam to obiecane, że to zostanie wykonane do jutra. Mam nadzieję, że na piątek będziemy gotowi z projektem uchwały, która będzie już uwzględniała ten nowy podział na okręgi. Chcielibyśmy to przekazać Państwu, przekazać też opinii publicznej mieszkańcom z początkiem przyszłego tygodnia, żeby to poddać jeszcze konsultacjom. Znaczy, jakby generalne założenia, o których ostatnio mówiłem na komisji, one się nie złożyły, nie zmieniły, czyli 2 miliony dzielimy 1,5 miliona na projekty lokalne, 0,5 miliona na projekty ogólnomiejskie. Wprowadzamy inny podział na okręgi, co na przykład z punktu widzenia niektórych dzielnic, chociażby Owczarek, to jest bardzo istotne, że Owczarki uważamy, że powinno być wydzielonym okręgiem, bo jest to spójny okręg, jeżeli chodzi o terytoriusz duża bezpieczeństwa. Nowość, jaką proponujemy wprowadzić, to jest podział środków, nie jak to było w ostatniej edycji, 50% proporcjonalnie równo na poszczególne okręgi, a pozostałe 50% w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Proponujemy 30% podzielić się na okręgi, a 70% na poszczególnych mieszkańców, co równoważy pewne dysproporcje wynikające z różnej intensywności zamieszkania. I z tym będziemy gotowi. Jednocześnie mówiłem też Państwu, że jakby tą kampanię taką informacyjną, promującą tą ideę budżetu będziemy prowadzili, już właściwie prowadzimy. I to jakby nie opóźni absolutnie wdrożenia tej kolejnej edycji. I to, co też powiedziałem na ostatnim posiedzeniu komisji, musimy zrobić wszystko, aby głosowanie odbyło się w czerwcu, najpóźniej w czerwcu, tak? Dlatego, że musi się to odbyć przed wakacjami, no tak, aby móc te projekty zrealizować, tak, w większości w tym roku. Być może też trzeba założyć, jak to było w poprzedniej edycji, że część projektów będzie realizowana w kolejnym roku. Tak? To wynika z tego, że wchodzimy w projekty ogólnomiejskie. One mogą być bardziej złożone, no dzisiaj trudno przewidzieć, jakie te projekty będą, ale ich wartość będzie zdecydowanie wyższa, bo proponowalibyśmy, aby maksymalna wartość wynosiła 250 tysięcy. Czyli mogą być to bardziej złożone projekty, zatem ich realizacja też może trwać dłużej. Czyli trzeba założyć, że być może część tych projektów zostanie zrealizowana niekoniecznie w tym roku. Więc prace trwają bardzo intensywnie i one wynikają z kalendarza wyborczego. No myśmy tego wcześniej jakby nie mogli przyspieszyć, a myślę, że koledzy, którzy pracują w tej komisji dotyczącej podziału, no podział na okręgi no nie jest też taką prostą sprawą i dlatego tutaj musieliśmy rozważnie działać, a wydaje mi się, że pracowaliśmy nad tym i dość intensywnie. Dziękuję bardzo. W ostatnim budżecie obywatelskim okręg Osiedle Kopernik, Osiedle Chełmińskie było jednym okręgiem, natomiast punkt głosowania znajdował się tylko i wyłącznie na osiedlu Kopernika w szkole podstawowej. I tutaj pozwolę sobie sprawdzić, wszystkie projekty, które wygrały, znajdują się właśnie na osiedlu Kopernika. Dlatego... To znaczy już odpowiadam, to znaczy po pierwsze, jeżeli jest taka potrzeba, to trzeba to zwiększyć. Ale myślę, że na pewno była możliwość oddania głosu niezależnie od okręgu w Alfie. I to też w jakiś sposób chodziło o to, że ten punkt jest 7 dni w tygodniu, powiedzmy 12 godzin, więc jakby jest dostępny dla każdego. Tak?
to jest jakaś tam wety bezpieczeństwa, ale myślę, że trzeba iść też w kierunku możliwości oddawania głosu za pośrednictwem internetu, tak jak to jest w innych miastach, ale to wymaga do zakupu specjalnego systemu i tutaj na ten temat dyskutowaliśmy ze skarbnikiem, że miasto przymierza się do zakupu takiego systemu, który mógłby być wykorzystywany nie tylko przy budżecie obywatelskim, ale także przy konsultacjach społecznych. Czyli no, to by ten problem, o którym Pan mówi, myślę, jeżeli byłoby głosowanie internetowe, to tak. Natomiast jeżeli nie, to warto byłoby wprowadzić głosowanie, jeżeli są połączone siedle punkty głosowania zarówno naszego Kopernika i naszego Kołobrzyskiego. I tak powinno być również we wszystkich okręgach. Nie, to jestem otwarty, to znaczy myśmy tutaj absolutnie, to jest kwestia już techniczna i ja myślę, że to i tak nie wchodzi w zakres, jak dobrze pamiętam, uchwały, tylko stanowiło po prostu zarządzenie prezydenta, które można odpowiednio skonstruować na wniosek rady, tak żeby ułatwić i żeby tutaj było sprawiedliwie. Dziękuję. Prowadzić przy okazji remontu ulicy Kalinkowej objazdu, chociażby drogą gruntową wzdłuż Wisły od ulicy Portowej do Żwirowni. Ja mówię o drodze gruntowej, bo to są tereny zalewowe, ale no, część mieszkańców może by miała możliwość jednak ominięcia ulicy Kalinkowej, nie blokując ulicy Chełmińskiej. Lepszy deszcz i byśmy mieli problemy, natomiast chodzi o wyrównanie terenu, tak? gdzie można było przejechać. Wyrównanie terenu. I gdzie jest sucho. Bezpiecznego objazdu w dwóch kierunkach, tak? To się wygrywało, to w jednym stronę można dojechać. Dojechać do krzaków, które tam gdzieś rosną dalej i to wszystko, tak? Jeżeli chodzi o obraz, drogę tamten, to jest naprawdę wspomniał, to na studium uwarunkowania miasta jest przygotowana. To jest dobry pomysł, żeby w ogóle nową drogę krajunkową, tą tak zwaną naszą Wisłusę, puścić dołem. Mamy już bezpieczny zjazd do wysokości Żyrowni, tak? I rzeczywiście tam na ulicy przyklejonej do, czy do Skarku można by zupełnie nową drogę pobudować, ale na pewno jest to odległa przyszłość, z uwagi również na to, że po pierwsze tereny zalewowe i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, po drugie mamy linię centralną wysokiego napięcia, 140 tysięcy kilowatów, która tam sobie biegnie i ona niestety trochę przeszkadza w samej realizacji drogi, bo mamy te słupy wysokiego napięcia. Dzięki temu musimy się niestety, one są też przykrane do skarbu samej. Musimy z drogą odejść, tak, i budować nowe nasypy, ale nasypy nie wystarczą, ten zadawał trzeba specjalną technologię tych mas sojdowo-betonowych, do tego samych murów oporowych. Oczywiście jest to wszystko możliwe do wybudowania, to wiąże się z bardzo wysokimi kosztami. Tak jak Pan Radny mówi, nie należy tego wykluczać w przyszłości, jak najbardziej byłoby to kapitalne inwestycje. Chodziło mi tylko o samo umożliwienie objazdu na czas remontu ulicy Kalinkowej. Ja wiem, że to jest podążna inwestycja, jeżeli są takie plany i to jest czas odległy. Tylko na czas remontu, żeby umożliwić tam jakieś wyrównanie terenu. Jeżeli będzie sucho, to samochody tamtędy by mogły przejechać. Zgadza się, natomiast tutaj nie można by zapomnieć teren i puszczać ruchu całego objazdu, bo za to musi być odpowiedzialność taka. No gwarantuję, że takie samo wyrównanie terenu to i tak będzie kwoterze miliona złotych, prawda, tak, żeby to wszystko nawieźć i w dwóch kierunkach wyrównać i wziąć odpowiedzialność za znaki drogowe i za bezpieczeństwo ruchu pojazdów w tym miejscu. Jak ktoś na swoją odpowiedzialność będzie tam tędy jeździł, to oczywiście sam odpowiada, tak. Natomiast jeżeli mamy tę drogę publiczną stworzyć, to ona musi mieć odpowiednie wymagania i odpowiednie zabezpieczenia. Czy może tutaj dzisiaj wiceprzewodniczący Marek Czepek mówił o oszczędnościach związanych z oświetleniem na Marynie, a ja właśnie taką prośbę i zapytanie w związku z doświetleniem niewielkiego fragmentu miasta. Chodzi o osiedle Tarpno, jest pętla tramwajowa i piękny teren zielony z latarniami, z ławkami. Tam te latarnie jeszcze nie funkcjonują, ale ja przypuszczam, że lada moment będą już czynne. Ten mini park jest połączony z takim drugim fragmentem, gdzie jest alejka, gdzie w ubiegłym roku walczyliśmy o ławki, żeby tam wróciły. To jest taki fragment w kierunku ulicy Dąbrówki, krótki fragment asfaltowej ścieżki z ławkami i tam nie ma żadnego oświetlenia. Tam chciałbym poprosić o możliwość założenia może jednego albo dwóch punktów świetlnych,
W związku z tym, że tam w godzinach wieczornych i nocnych no, przybywają różni ludzie i to zaciemnione miejsce sprzyja no, różnym takim patologicznym działaniom, czyli na przykład alkoholu, picia alkoholu albo jakichś takich innych głośnych akcji. To są sprawy nocne, widać tego efekty rano, ale chciałem powiedzieć, że ten park jest bardzo zadbanym parkiem i tam służby miejskie dbają o czystość, ten teren jest dobrze przygotowany. W związku z tym te dwa punkty świetne albo jeden pewnie by tam pomógł. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że zaraz za tym parkiem jest teren prywatny, taki lasek, w którym to znajdują się kolejne niewielkie, ale uciążliwe, dzikie wysypiska śmieci, materiałów budowlanych i wszelkiego rodzaju śmiecia. Więc też chciałbym zwrócić się na uwagę. Dziękuję. Jest miejski. Już myśmy tam robili zamianę z Agencją Mienia Wojskowego. Ja osobiście też byłem w Gdyni z panem naczelnikiem Witkowskim. Wiem, że ta pierwsza część, czy jest nasza? Jest połączona alejkami z tym pasażem asfaltowym. Zostało to połączone. Była tam kiedyś luka, w tej chwili te alejki jakby po przejściu przez tory tramwajowe są tą samą wysypane takim żwirem. Tak, ja nie mówię, mówię o nieruchomości. Na pewno jest prywatny teren. Ale są to lasy, nie możemy lamp stawiać, tak? Nie mówię o tym. Lampy mają się znajdować w... No, tylko na tym do ulicy. Ale to jest dziki las, gdzie są wysypiska śmieci, to jakby druga sprawa. Jedno z ważnych, jeżeli jest miejskie, to oczywiście damy informację, czy to jest możliwość tam wydłużenia tego obiegu, co ma budowę domu wielozadaniowego. Nie wiem, czy to budowa jeszcze w tym roku ruszy. Myślę, że nie. W kolejnej części mamy tą strzelnicę do tego placu ćwiczeń, tak? To pan radny Żydowski mógłby nam opowiedzieć bardzo dużo. Ale tam też chcielibyśmy, aby ten teren, gdzie pan mówi, że są odpady, zamienić się, to są obywatelowe, ją przyjąć jako miejski teren. Ja bym był terenem rekreacji dla dzieciaków, choćby na jakieś nawet to BMX-owe, bo to są naturalne takie fajne wały ziemi. Dziękuję bardzo. Pani Radna Makowska. Miejski do Solanych, czyli czy skomunikuje się Solanki, oczywiście mam nadzieję pod może prezesem, tak? Czy mieszkańcy będą mogli dojechać transportem miejskim na ewentualne zabiegi i tak dalej. Od siebie też mam pytanie w związku z Solankami, czy myślano kiedyś, czy brano pod uwagę, czy można by było zrobić tam całoroczny obiekt, na przykład utworzenie lodowiska. Za tym poszłaby gastronomia, nie tylko były to kryte baseny, uzdrowisko, lecznictwo, ale też jakiś sport, gdzie to wykorzystany byłby ośrodek przez cały rok, tak? I jeszcze jedno pytanie, czy przewidziano przeznaczenie kostki ruchowej, rozbiórkowej z ulicy Legionów? Czy ona ma już jakieś przeznaczenie, czy będzie jakoś wykorzystana, czy co będzie się z nią działo, tak? Dziękuję. Pana Inflama oczywiście ma swoje przeznaczenie. Wielokrotnie mówiliśmy, chcieli. Po pierwsze, duża część z niej jest naprawdę z powrotem wybudowana w ulicy Legionów poprzez gazetoki autobusowe i tej kostki. Przygotujemy również docelowo oczywiście modernizację po pierwsze. Kolejny etap rewitalizacji ulic tego miasta, czyli cała murowa, która dzisiaj jest w kostce betonowej, aby powróciła do tej historycznej, granitowej, tak jak tutaj w Łódźbie, za oknami naszymi z ulicy Spiszowej, Rotoszowej, kostkę betonową. Wyrzuciliśmy w ramach rewitalizacji, w to miejsce szła właśnie rozbierana między innymi częściowo też stanowiska kostka granitowa, ta rzędowa. Następnie plany mamy, aby ulicę Mickiewicza docelowo, która jest dzisiaj tym deptakiem, ale też jest kostki betonowej, do placu, tam jest niepodległości. Częściowo mamy do miejsca, do cechu rzemiosł, mamy kostkę właśnie granitową, następnie aż do poczty mamy betonową, aby tam też ujednolicić tę nawierzchnię, jak i też ulica Groblowa, która dzisiaj, chociaż ona pod masą asfaltu ma częściowo nawierzchnię granitową, docelowo trzeba będzie tę drogę też zrewitalizować i w obrębie starego miasta ją po prostu wbudować, bo tego typu kostki po prostu się na rynku nie da kupić dzisiaj. Ta jest ładnie wygładzona przez kilkadziesiąt lat przez pojazdy, więc ona ma swoje przeznaczenie i ostatnie miejsce to przede wszystkim ulica Królowej Jadwigi pod Spichlerzami na dolnej półce, ponieważ jest to kamień, czyli materiał naturalny, taki, który będzie mógł być zalewany w ramach wysokiej fali na Wiśle, więc wzdłuż Spichlerzy chcielibyśmy drogę zbudować,
aż do tego, do miejsca, gdzie odbywają się imprezy masowe. Jakieś impreza masowa, czy jakiś cyrk przyjedzie, czy płacało, to ci organizatorzy nie mają tam jak dojechać. W momencie, gdy mamy dużo pada atmosferycznego, po prostu się bardzo duże kałuże tworzą i ciężko tam dojechać. Więc to jest pomysł na kostkę. Jeżeli chodzi o solanki, pani naczelnik Kleczewska bardzo bym prosił o udzielenie informacji, jak tam dzieje z transportem, bo to chyba coś dojeżdża i czy... Panie prezydencie, pani radna, rozpoczynamy badania na pełni pasażerskich już lata 9. Będziemy mieli obraz na pełni na poszczególnych liniach. Obecnie jest tam linia 17, która dojeżdża do ulicy Jaskółczyk, czyli do cmentarza naszego komunalnego, gdzie jest przystanek bezpośrednio zaraz przy Solankach. Natomiast chcę dodać, że chyba dwa lata temu były wprowadzane dodatkowe kursy i niestety one nie były napełnione. Tam jeździły na przykład 3-4 osoby i były one też zlikwidowane. Dodam, że uzupełnieniem też może dodatkowym jest linia numer 18. Fakt, że ona dojeżdża do szpitala przy przychodni, ale w chwili obecnej mamy już ten dostęp, że możemy przez szpital tam spokojnie przejść. Przy czym 18 dodam, że w godzinach szczytu przejeżdża co 15 minut, czyli ta częstotliwość jest znacząca. Powiem tak, w godzinach popołudniowych w ogóle napełnienia w autobusach były pojedyncze osoby. No niestety autobusy są pojemności do 110 osób ze stojącymi, więc no niestety, ale niektóre połączenia były zlikwidowane. Zobaczymy, jak w chwili obecnej będą wyglądały napełnienia linii, które są teraz. Wywołane przez Marka Czepka. Radny Marek Czepek sugeruje, aby takowy pojemnik znalazł się na osiedlu Strzemięcin, na osadzie Gród, na osiedlu Brząc, na którym mieszkam. Jestem posiadaczem czworonoga, zresztą ciekawym imieniem Klos. Takowych pojemników nie ma. Ale to nie o to chodzi, bo ja wcale nie chcę prosić tutaj pana prezydenta i podległe służby, aby takowe pojemniki specjalne na te psie odchody tam instalować. Natomiast myślę sobie, że powinniśmy bardziej iść w kierunku edukacji. Coś, co niedawno, ile dobrze pamiętam, widziałem w Toruniu. Właściwie tutaj powinienem wrócić też do wypowiedzi pana komendanta Przyczeskiego, że takowe odchody po pieskach można wrzucać do tych zwykłych śmietników. Potwierdzam to z całą odpowiedzialnością. Zapytałem swego czasu patrol pieszy strażników, co mam zrobić z taką kubką. Rzeczywiście można tam wrzucić takowe odchody. Natomiast proponuję i zastanowić się warto nad tym, że kosze, które podlegają miastu, tanim kosztem okleić pod tytułem tu można wrzucić moje odchody i jakiś tam piesek. Wydaje mi się, że coś takiego widziałem w Toruniu, pewnie można byłoby to jeszcze bardziej, przynajmniej na osiedlu Rząc rozpropagować. Taka moja sugestia. Jednym rondem na ulicy Warszawskiej, a drugim rondem, to ja przypuszczam, że te pytania już padały tutaj przedtem, w poprzednich kadencjach. Tam jest podwójna ciągła linia, powiedzmy na wysokości ulicy Warszawskiej 15, jak się nie mylę, żeby tam zlokalizować przejście dla pieszych. Ja wiem, że tam mówię, tam jest to ulica ruchliwa, ale z innego punktu. Raz mieszkańcy o tym mówią, druga sprawa, faktycznie tam bardzo dużo w tym miejscu, w innym nie, ale w tym miejscu bardzo dużo ludzi przebiega, tak? Albo idą sobie, powiedzmy, na trunki wyskokowe, albo idą sobie z psami na spacer, z tymi większymi, nie? Naprawdę, tam niejednokrotnie tak jest, czy pies się komuś wyrwie w tym miejscu. Bo to jest między jednym rondem, a drugim rondem jest chyba prawie kilometr, jak się mylę, 900 ileś metrów. Jeżeli by była taka możliwość, to bardzo bym prosił o przede wszystkim o odpowiedź. Podobna kwestia dotyczy też ulicy Mikołaja Zryńska. Tam idąc powiedzmy od Mikołaja Zryńska, tak od skrzyżowania do ulicy Kochanowskiego, tam można... Tak, bo tam...
bariery są dostawiane zamiast, no i wszyscy to omijają, tak czy tak, i przechodzą sobie, bo mieszkańcy narzekają, bo to tam jest taki ciąg pieszy, tak, no i trzeba do jednego albo do drugiego przejścia przejść, tak. Znaczy odpowiem ad vocem, znaczy wejdę w słowo odnośnie tego przejścia, że tam powinno być, moim zdaniem, powinno być bezwzględnie zrobione przejście, dlatego że nawet jest wyprowadzony chodnik od 1000-lecia w przedłużeniu w Kadłubka dokładnie i tam jest katastrofa, gdy robiłem dokumentację fotograficzną, dostałem niestety negatywną odpowiedź od zarządów miejskich i jakby problem rozwiązano stawiając odrodzenie, które i tak w pierwszym etapie nic nie pomogło i teraz dostawiono kolejnego. No właśnie, że praktycznie zagrodzono wszystko. No to jest sposób na rozwiązanie, ale to i tak to nie poprawia bezpieczeństwa. Absurdalnie, panie prezydencie, absurdalnie. Znaczy, no mówię, etapowano to. Najpierw postawiono kilka zagród, nic nie dało, teraz dostawiono chyba w ostatnim tygodniu. Może to było dostawiane. Katastrofa. Znaczy, rozwiązanie, to jest żadne rozwiązanie problemu. Żadne rozwiązanie. Bo tam rzeczywiście to jest przejście, naturalne przejście z tysiąclecia w kierunku Kadłubka i przejście ludzi do sklepu. No i po prostu teraz no, nie zmusimy ich do obchodzenia. No, popieram 100%. I liczę na to, znaczy może razem zewrzemy szyki i będziemy skuteczni. Ale to, co zrobiono na wysokim stopniu, nie jest na pewno przyjazne dla mieszkańców. Tylko dotyczy to mieszkańskiej części osiedla, ale mieszkańcy skarżą się mimo wszystko na poziom głośności, tak? Bo jednak na tej trasie no, dosyć dużo samochodów jeździ, ale tam kiedyś pierwotnie chyba, jak się nie mylę, to miało być ekrany postawione, później od tego odstąpiono, tak? No, są drzewa postawione, te drzewa być może za ileś lat swoją rolę będą spełniać, nie? Ale one na dzień dzisiejszy to są powiedzmy średnicy 5-6 cm. 70-centymetrowy, powiedzmy, na około takiej kloszy krzewu, nie? Także pytanie moje dotyczy tego, czy był tak, jeżeli był badany poziom głośności, tak, czy on przekraczał, tak, czy te decybele przekraczały, czy nie. Jeżeli bym mógł uzyskać taką informację, to serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Do Tom Wareńskiego. Mamy odcinek 300 metrów, na którym zlokalizowane są trzy przejścia. Z danych statystycznych policji jasno wynika, że im więcej przejść, tym więcej zdarzeń na drogach. I to jest tak jak z tymi pojemnikami na odchody. Pojemnik sam nie załatwi problemu psichków, tak jak i przejście nie załatwi problemu przejść bezpiecznego, tak? No, trzeba wyedukować mieszkańców, bo ponieważ tam przechodzą też dużo starszych osób, przychodzi, oni stwarzają zagrożenie. Tam mamy dwie placówki oświatowe i im więcej przejść, tym więcej zatrzymać pojazdów. Wiemy, że jeden pojazd się zatrzyma, drugi nie i będzie kolejne zdarzenie. Czy to chodzi też kwestia wypadku, że ale nie tak przemyślenia i zaplanowania tych przejść. Ale musicie też panowie, a mogę dokończyć? Tak. Musicie panowie pamiętać, że po prawej stronie, jadąc w kierunku centrum, jest zlokalizowana zatoka autobusowa. Pojazd, który stoi na zatoce autobusowej, pierwszy za tego pojazdu nie będzie widoczny dla nadjeżdżającego kierowcy. Tak? Więc to jest kolejne miejsce, które może spowodować tragiczne skutki zdarzenia. Nie, chodziło tam o przesunięcie na numer 7. Oczywiście tam byłoby przejście bardzo blisko jedno koło drugiego, to się zgadza. Pytanie, kto konsultował ten układ przejść. Tak naprawdę po modernizacji ulicy Barińskiego, z całym szacunkiem panie dyrektorze, ale tam wcale się bezpieczeństwo nie poprawiło, bo na przykład wyjazd z ulicy Kochanowskiego stał się bardzo niebezpieczny. Czego tam nigdy się nie zdarzało. Tak wyprofilowano tą ulicę, że było tam już kilka zdarzeń, po prostu kolizji. A to wynika z pewnego obcięcia profili. No i po prostu to też trzeba uwzględniać przy projektowaniu. No, nie wiem, czy z kim pan konsultował umiejscowienie tych przejść akurat. Bo to, o czym my mówimy, to jest przejście w ciągu. Tam zawsze ludzie chodzili, będą chodzić, bo to jest naturalne wydłużenie ulicy Tysiąclecia w kierunku Kadłubka. No i oczywiście można stawiać tam bariery ochronne i tak dalej, ale to w sumie może trzeba było to przejście, które jest na wysokości gimnazjum nr 7, trochę przybliżyć. Przesunąć to w kierunku skrzyżowania Mikołaja Zdeńska Piłsudskiego. I może to by rozwiązało, wypośrodkować to. Nie wiem, ale generalnie nie jest to na pewno rozwiązanie problemu, to co zrobiono. W ostatnim czasie te normy zostały jeszcze podniesione, więc nie spodziewam się, ale myślę, że zbadamy kiedyś, jak tam to wygląda. Jeżeli chodzi o przejście na Warszawskie, no to już też wielokrotnie było i pisemnie, i różne rozważane metody przejścia, i no, też nie rozważamy wprowadzenia tam dodatkowego przejścia. Tego słupa na kartoflaku. No to pan dyrektor mówił.
dała się bardzo tutaj wyślizgnął z tej odpowiedzi. Nie wiem, czy ja to dobrze zrozumiałem. Rozumiem, że ten posty, który był tradycyjnie w tym miejscu, będzie zlikwidowany. I to moje pytanie brzmi, co w tym miejscu będzie, to po pierwsze. Po drugie, czy to przeniesienie postoju, jak pan to określił, na drugą stronę, nie za bardzo sobie to wyobrażam, ale czy to było konsultowane ze środowiskiem taksówkarskim? To jest moje pierwsze pytanie. Drugie, też trzymając się dróg, czy jest już gotowa dokumentacja na łącznik ulicy Wareńskiego z ulicą Wrocową? Dziękuję. Tam będzie jezdnia manewrowa w tym miejscu oraz zlokalizowane zostaną miejsca postojowe, a po drugiej stronie na miejscach postojowych, ponieważ tam będą miejsca postojowe, tak jak jest chodnik, bo chodnik jest dość szeroki, będą miejsca postojowe i tam będzie postój. I to nie było konsultowane ze środowiskiem taksówkarskim. Odpowiedź na drugie pytanie, dokumentacja jest na ukończeniu, nie została jeszcze ukończona. A kiedy będzie ukończona, bo to jest kolejne przesunięcie, ona miała być ukończona z końcem listopada, mamy 3 miesiące obsługi szczegółownika. Proszę bardzo. Przyczyny są różne. Projektant tłumaczy się, że uzyskiwanie map do celów projektowych z terenów linii kolejowych po prostu długo mu trwało i procedura uzgodnień administracyjnych też mu się przyciąga i twierdzi, że do końca marca zakończy tę pracę. Chciałem tylko, że tak powiem, na zasadzie moich przemyśleń, bo to od 6 lat bodajże cały czas trwa festiwal w sezonie wiosennym na temat psich kur. I wynika z tego, że jest to problem w jakiś sposób nierozwiązywalny. Więc kwestia jest, nie wiem, edukacji chyba tylko i wyłącznie. Ale to są tylko jakieś tam moje przemyślenia, nie chodzi tu o pytanie. Natomiast jeżeli chodzi o zadanie pytania konkretnego, nie ma tutaj radnego Gosińskiego, który stał się fachowcem od targowiska w Niszku. Chciałbym się dowiedzieć, czy tor dla rolkarzy, który miał być teoretycznie zlokalizowany w okolicach tego targowiska, rzeczywiście istniał, czy on przepadł w jakiejś tam formie projektowej? Takie pytanie do mnie dotarło. I proszę mnie o zadanie. Dlaczego? Dlatego, że większa część rolkarzy albo jeździ tylko na odcinku wzdłuż Świdnicówki, albo wypuszczają się poza nasze miasto Grudziądz i tam się bawią na tego typu zabawkach. Szkoda by było to wypuścić, szkoda by było tych ludzi wypchnąć, że tak powiem, poza miasto. I jeszcze jedno pytanie, to jest zatoczka. Kwestie dotyczące tej zatoczki na kartoflaku. Kwestia, jak ona będzie funkcjonowała w tym wypadku. No krąg, tak. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Pierwsze to dla drukarza funkcjonuje jak niż. To jest to wybudowany wokół. Tam jest normalny pas asfaltowy, wokół wewnątrz targowiska jest wyłożone kostką, nie pozwolono targowisko samo, są odwodnienia, a wokół całego tego targowiska została taka obwodnica zbudowana z asfaltowa, bo tutaj dzieciaki mogą sobie na rolkach jeździć. Więc planowany wóz tam nie był. To znaczy, w tej chwili po zakończeniu inwestycji rzeczywiście nie było. To za ważne. Na rowerze, bo pan radny to na rowerze jeździ zawsze. Na rolki też ma. Także na pewno skorzystam. Proszę się bardziej sprawdzić, panie prezydencie, jak ten tor się sprawuje, że tak powiem. Natomiast zatoczka na kartoflaku to nie rozumiem pytania. Chodzi o to, gdzie dzisiaj taksówki stoją, że będzie słup i będzie geometria poprzygotowana. Ja myślę, że po sesji zapraszam do mnie, jak wyciągnę dokumentację i pokażę, jak to będzie wykonać, bo trudno nam mówić w tej chwili bez rzutu na papierze. Nie ma problemu, nie widzicie to na ścianie, możemy zejść i pokażę. Dobrze, tutaj. Jak pan może uzupełnić dyrektora Rurgała, jaka idea była przeniesienia tego postoju? Tak, super. Słup, który co? Słup nie jest przyczyną przeniesienia postoju. Słup nie jest przyczyną przeniesienia postoju. Ja nie znam naprawdę, nie mam w całej dokumentacji iluś kilometrów w głowie. Proszę, zejdziemy bliżej. Nie, my mówimy prosty taksówkę, który funkcjonuje tam od 50 lat. To wypadałoby to przekonsultować ze środowiskiem taksówki. Ale panie radny, żeby nie było zdziwienia. Mieliśmy pojedynczy tor. Myśmy wprowadzili na tym odcinku dwutor.
Ja rozumiem, ale jeżeli pan teraz proponuje tym taksówkarzom inne miejsce... Ale ja nie chciałbym mówić, co jest. Zejdźmy po sesji, obejrzmy dokumentację i wymienię. Ja tylko zadałem pytanie, czy to było konsultowane i uzyskałem informację, że nie. Uważam, że to jest błąd. Panie Rady, akurat środowisko taksówka, ulice tu, co wcześniej wspominane były Sienkiewicza, tak? I przenieśliśmy o dobre 400 metrów i żaden z taksówkarzy nie miał problemu, że jej przenieśliśmy o 400 metrów, to jak ich przeniesiemy vis-a-vis tej samej ulicy, to będzie jakiś problem? Bo ja tego nie rozumiem. Nie, to nie o to chodzi. Czy wie pan, przeraża mnie pan, że na tym mają polegać konsultacje społeczne? Że pan będzie mówił, że pan tam przenosi? No wypada się spotkać z pana partnerem i powiedzieć, że przy przebudowie planujemy zmianę, przeniesienie tego, ponieważ to i tak nie wpłynie na państwa poziom usług, jest to blisko. Chociażby taki gest w kierunku do tego środowiska. I o to tylko wyłącznie. Szanowny panie radny, ja nie uzyskam... Bo nikt o tym nie wie. No jak nie wie, jak pan radny o tym wie, a oni nie wiedzą. Ja. Pan prezydent nie jeździ taksówką. Nie. Wiesz, no teraz pan nie wie, że każdy problem związany z próbą toleriska prędzej czy później tak trafia do mnie, tak? Ja się spotkam z wieloma przedsiębiorcami, z ludźmi, handlowcami. Nawet w zmiany wtorek miałem dwie osoby z targowiska, z stanowiska Wielkiego. I też rozwiązaliśmy te problemy. Dziękuję bardzo pan radny Michał Czepek, pan radny Poliński, oczywiście jeszcze ktoś. Chciałem, szanowni państwo, ja jeszcze wracając też do problemu zasygnalizowanego przez pana Łukasza Kowalskiego. Kiedy 4 lata temu pan marszałek ogłosił, że miasto na prawach powiatu będą mogły zyskać dodatkowo po 4 miliony złotych dofinansowania na drogi wojewódzkie, ogłoszałem prośbę, żeby oprócz projektowania poszerzenia tego odcinka pomiędzy obecną ulicą Rydygiera a Rydygiera, żeby też uwzględnić nałożenie nakładki asfaltowej od strony lasu, po to, żeby można było zrobić tą zatokę w środku, ponieważ zgodnie z przepisami przejście nie można budować, jeżeli jezdnia jest szersza niż 9 metrów, tak? 12 metrów. Niż 12, dokładnie. Więc bez żadnego problemu, nawet dzisiaj to można zrobić pewnie niewielkim kosztem, zbudować nakładkę asfaltową od strony lasu, postawić wyspę, żeby pieszy mógł przejść przez te dwa pasy, zatrzymać się, poczekać aż przyjadą kolejne samochody i przejść w stronę. To są naprawdę niewielkie pieniądze i myślę, że można to zrobić. Zresztą pan prezydent jako kandydat na radnego w roku 2006 obiecał to swoim wyborcom. Z osiedla lotnisko. Przepraszam. Ja czekam. Okej, okay. Natomiast ja mam jeszcze z tej samej branży takie pytanie. Panie prezydencie, panie dyrektorze, Zarządu Dróg Miejskich na trasie Siedlcowej na ulicy Waszkowskiego, czyli pomiędzy rondem Popiełuszki a ulicą Południową, dokładnie przy węźle Południowa mamy ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Ja mam pytanie, z czego wynika to ograniczenie prędkości, ponieważ to jest droga, jak wspomniał pan dyrektor, klasa główna przyspieszona. Taką samą drogą jest obwodnica Trójmiasta. Na obwodnicy Trójmiasta przy węzłach tej obwodnicy nie mamy ograniczeń prędkości do 50 km na godzinę, a mamy wręcz tam trzy pasy miejscami plus pasy włączeniowe. Tutaj przy węźle... ja już powiem. Szkoda panie dyrektorze, ale pytania są do prezydenta, tak? No właśnie, z czego wynika to ograniczenie, czy tam musi być, skoro są bezkolizyjne wjazdy i zjazdy? Bardzo proszę, panie prezydencie. Też bym chciała, by tam było przejście z budą, czy wyspa dla pieszy. Natomiast nie zgodzę się z jedną, że to jest tylko jakiś jeden pas położenia asfaltu od strony lasu i załatwia sprawę, tak? Jest jeszcze podbudowa, tak? Są jakieś kolizje podziemne, więc ja się zgadzam, że na pewno będzie to łatwo do wykonania, ale nie będzie to tanie. Z tym się nie zgadzam, że to tanie wykonanie, bo te wszystkie tanie, to są zawsze byle jakie, tak? I niestety to będzie setki tysięcy złotych. Ale przepraszam, zbudowanie azylu dla pieszych? Tak, ja to rozumiem. Nie, azyl musi powstać na środku. Tak. No tak. Jest mi, ale ten jeden pas tracimy, więc musimy go przenieść w stronę lasu, tak? I to będzie kosztować, tak? Bo trzeba będzie aparat leśny pewno zmienić, tak? Mamy strefę pośrednie wody, zbudowanie separatorów, tłuszczy i tak dalej. Tam problemów projektowych będzie co nie miało, gwarantuję to, tak? 3,5 metra? Ale nie 3,5 metra, chodzi o długość, tak, i obszar, i strefa bezpośrednia mięcia wody, no, zabezpieczenia. No panie radny, naprawdę to nie jest takie łatwe. Panie prezydencie, już jak pan obiecał w 2016, czy 2006 roku. Natomiast ja może powiem, dlaczego tak to zostało zbudowane. To wtedy mieli wpływ na budowę tej drogi. Po prostu... Panie prezydencie, jest prawda. Przepraszam, to Marek Ciąbek jest. No niestety popełniono błąd wtedy, na początku, w 2003 roku, czy 2004,
prezydent Andrzej Wiśniewski po prostu zrobił przetarg za projekt tych budów, nie dając ograniczeń co do wybudowania. Wydany wykonawca, który wybrał przetarg za projekt tych budów, a miał zapisane, że mają po prostu 4 pasy roku, zrobił 4 pasy roku bez pasa dzielącego, czyli wymalował podwójną ciągą, bo gdyby było zapisane w specyfikacji, zbuduj tak, 4 pasy roku, pas dzielący w tym miejscu, w którym przejście, i sam zaprojektuj, sam wybuduj, to potem by to powstało. To też pracownicy się uczyli, to jest jakby geneza, dlaczego to nie powstało, bo ja rzeczywiście zbadałem ten temat, ale to przejście tam powstało i tam będzie trzeba pewno puszczać budą kiedyś przejście do lasu i to będzie taniej niż, no, ale będzie znacznie bezpieczniej, panie radny, niż przebieganie tak jak jest dzisiaj. Natomiast co do trasy średnicowej, poprosiłem zarząd lotniczy, poprosiłem też o spotkanie z komisją, która zna, to jest ta nazwa tej komisji, panie dyrektorze, miejska. Komisja do spraw bezpieczeństwa. O, bezpieczeństwa ruchu, aby tam, gdzie mamy tą 50, to wynika z dokumentacji projektowej, zatwierdzenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, aby tam podnieść prędkość do poziomu 70 km na godzinę, tak jak jest dalej na samym wiadukcie, jak już najeżdża. Myślę, że to będzie w najbliższym czasie rozwiązane. Dziękuję bardzo panu. Pana dyrektora Morgały. Chciałem zapytać i zaproponować, żeby pan dyrektor Morgała spróbował wyjechać z ulicy Tytoniowej na Chełmińską. Nie będzie pan widział nic z lewej strony, co nadjeżdża, bo tam jest żywopłot i barierki. I proszę rozważyć, czy nie byłoby tam sensowne postawienie lustra. To by podniosło bezpieczeństwo, ale musiałby pan tam sam pojechać i spróbować wyjechać z tej Tytoniowej. Czy pan dyrektor pojedzie tam sam? Pojedzie, tak? Pojedzie pan razem, więc... Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma już żadnych pytań, bo głos Wysoka Rado zamykam piątą sesję Rady Miejskiej Grudziądza.